Program węższy, mocny program, długi program. Albo trzeba zacząć mocnym żartem, albo mocny news. W tym roku wybrałem to drugie, mocny news. Grudnia 2020 roku Rafik został ojcem. Mam nadzieję, że trochę raz rozgrzałem. Bawcie się dobrze, tyle ode mnie. Dzięki. Czekacie przed wami w programie Pęsi gwiazda polskiego stand-upu Rafał Pachter! Miasto nocą, nocą miasto, dziś nie mogę zasnąć, zasnąć dziś nie mogę, nocę tabasko, więc rzuć na luz człowiek. MDZ to czas dla nas, relaks. Miasto nocą, nocą miasto, MDZ to czas dla nas, relaks. Miasto nocą, nocą miasto, MDZ to czas dla nas, relaks. Miasto nocą, nocą miasto, MDZ to czas dla nas, relaks. Miasto nocą, nocą miasto, MDZ to czas dla nas, relaks. Miasto nocą, nocą miasto, MDZ to czas dla nas. Witam Łódź. Mówiłem, że mi by nigdy nie odjebało. Mówiłem od początku, kurwa, wszystko jest pod kontrolą. Papa mobile z Uno. Można się bawić bez alkoholu, można. I jeszcze nie wiem, czy zauważyliście na numerach EZG. Emiraty Zgierskie, dziewczyny też. Brawa dla dziewczyn. Polecam dziewczyny ze Zgierza. Jakby ktoś chciał się ożenić, to ja mówię, że tylko dziewczyny ze Zgierza, bo nie potrafią mówić i... I nie ma dyskusji, kurwa. Po prostu wychodzę, a ona... Siedzisz w domu, rozumiesz? Ja idę teraz na Atlas Arenę, no. Dobra, cieszę się, że udało wam się dojechać pomimo tego wszystkiego, co się dzieje teraz. Zrobili jakieś... Nie wiem, co się dzieje w Łodzi, że teraz... Ja mówię, kurwa, jadę zachodnią, co skrzyżowanie policja? Mówię, kurwa, już bez przesady, no. Nie jestem aż taką gwiazdą do chuja, no ale... Zatrzymałem się i mówię, co wy robicie, takie popisy tutaj? Mówi jakiś zlot rządowych ludzi. Mówię, no to teraz, kurwa, jaka Atlas Arenę gram. To ŁKS przenosił mecz, żebym zagrał poprzednim razem, a oni robią zlot głupków, kurwa, teraz. Jak ja z dziewczynami z Emiratów jadę przez całe miasto, przecież myśmy tak przyjechali ze Zgierza, kurwa, ja tak jechałem. Rozsunąć się, kurwa, bo dziewczyny marzną. No, wypierdalać, gotowe. Ja pierdykam, bardzo fajnie, cieszę się. Cześć kochani, witam was serdecznie. Po raz drugi Atlas Arena, jestem... Po prostu jest, jakby mi się śniło, mam tak w głowie, jakby mi się śniło. Pierwszy raz jak był Atlas Arena, 9 tysięcy biletów niespełna sprzedanych. Pobiłem wszelkie rekordy, znaczy ja pobiłem, kurwa, se przypisałem już nagrodę. Wy pobiliście rekord Polski, jeżeli chodzi o frekwencję na solowym występie komika. I jeb drugi raz, przecież to jest niemożliwe. 18 tysięcy ludzi na jednym... Ja powinienem być na Onecie, kur. Podsiadło raz, sprzedała Rafik. Pyk, 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 dwa. Puch, proszę bardzo. Tylko, że podsiadło na stojąco, to więcej, kurwa, i się nagniotło tutaj. Nie ma fal, nie ma fal. Dobra, kurwa, do domu. Program Benshi, mocny program, dobry program. Jeszcze pytanie, żebym wiedział. Ile osób jest pierwszy raz w życiu na stand-upie na żywo? Dajcie brawa. Wow! Czyli was namówili ci, co byli poprzednimi. Idź, idź, zobacz, jakie dziewczyny, jakie Uno, idź, zobacz. Ale że w pierwszym rzędzie, to kurwa odważnie, to... I teraz się tam, dlaczego, kurwa, zobaczysz, może. Żartuję, nie zaczepiam ludzi, nie mam na to czasu. Mam tyle żartów napisanych, że nie mam czasu na zaczepianie ludzi. Bardzo, bardzo się cieszę, że wpadliście. Kochani, Benshi program, mocny Benshi. O, tam teraz jeszcze ochroniarz też robi. Proszę, kurwa, nie dzwonić teraz po pizzę, proszę teraz już.
Już powinna pani być najedzona, wystarczy. Ten jakąś saledynową bluzę się odjebał, w ogóle mnie nie będzie rozpraszało, kurwa. Dobrze, że komarów już nie ma, bo by go obsiadły, kurwa. Jakiś Emporio Armani, czy kurwa, czy po prostu... Aha, coś tam, dobra, nie wiadomo. Przebrał się w podkreślacz po prostu saledynowy. I gotowy jestem, Rafał. Jak Szczęsny wczoraj, kurwa, bang, kurwa. Ja się wczoraj razem ze Szczęsnym rzucałem, kurwa, bang, tu, kurwa. Już nie wiem, czy wiecie, ale Szczęsny ma słuchawkę tą Bluetootha. Już ja do niego zadzwoniłem, że... Wojtek w lewo, no i on, kurwa, pół. Żartuję, wymyśliłem to. Nie miał słuchawki, krzyknąłem mu z tyłu z trybunu. Wojtek w lewo! I ja w swój jumbo jet odrzutowy, bo mam, jak mam Uno Papa Mobile, to pewnie się domyślacie, że swój samolot też mam. I wylądowałem 17 minut temu, jestem teraz tutaj. No, nieważne, program Benshi, mocny program, szanowni państwo, długi program. Uważam, że zabawny, zawsze jak piszę nowy program, to chcę, żeby był jak najzabawniejszy. I tak sobie pomyślałem, że albo mocny żart na początek, albo mocny news. W tym roku wybrałem to drugie, mocny news. Cześć, nie przeszkadzajcie sobie. Korki były! Siadaj! Kurwa. Pomyślałem, że to drugie mocny news na początek, żeby was zmiotło z tych ultra wygodnych krzeseł. Szanowni państwo, podkreślam to, żebyście wiedzieli, że nie chcę was wykiwać, że nie wiecie, czy to żart, czy to na poważnie, że wiecie, pokiwam, podam tam, kurwa, pobiegnę tam i ty już nie wiesz, co się dzieje. Podkreślam, to jest fakt. Powtarzam to dwa razy, bo sam jeszcze w to nie mogę uwierzyć. Szanowni państwo, 20 grudnia 2020 roku Rafik został ojcem. Dziękuję bardzo. Nie wiem, po co się tak kłaniam, ale chyba jestem po prostu szczęśliwy. Jestem może zadowolony i już spokojny, bo myślałem, że on nie działa w pewnym momencie. Ale już teraz wiem, że działa, bo wiecie, z różnymi dziewczynami miałem różne sytuacje. Z reguły ich nie znałem kompletnie. I zawsze pytałem, bo a ty bierzesz jakieś tabletki? Bierzesz te tiktaki, te takie antydzieciowe? I, ona... I już kurwa czekasz, prawda, 3 tygodnie. A powiesz mi, jak masz na imię? Nie powiem ci. Jest przejebane, no. No jakbym z tą od Westerplatte wpadł, to kurwa dzisiaj bym tu nie występował. Tylko bym wam pomagał zaparkować na parkingu. W 4 kożuchach. Do tyłu, kierowniku. Coś takiego. No, ale tak. Pewnie pierwsza myśl, jaka się nasuwa, czy to chłopiec, czy dziewczynka. Pytanie o płeć. Jak to mawiają moi koledzy. Chichot losu, Rafał. Dziewczynka. Do porodu, słuchajcie. Ja jestem z wami szczery. Marzyłem o chłopczyku. Marzyłem o taki mały pacześ, mówię. Marzyłem o tym chłopczyk. Taki mały, fajny synek byłby fajny. Moja dziewczyna oczywiście to babskie biadolenie. Płeć nieważna. Żeby tylko było zdrowiutkie, różowiutkie. Ja mówię... Jednak zdrowy syn byłby trochę fajniejszy niż zdrowa córka. Nawet tak nie mów, tak się nie mówi, tak się nie bluźni, bo nas Bozia ukaże. No ale oczywiście, jak tylko się urodziła, to się zakochałem bez pamięci, w wędkarstwie. Teraz często wyjeżdżam w nadziei, że złowię złotą rybkę, która spełni moje życzenie. Nie wiem, jakiś duży złoty okoń, powiem, posłuchaj, albo sprawisz, że moja córka będzie lesbijką, albo odgryzę ci, kurwa, ten łeb na żywca i cię sprzedam do Lisnera. Przysięgam ci, kurwa, się. Wiecie, co do mnie dotarło, jak ona się urodziła? Że ja absolutnie nie kategoryzuję ludzi przez płeć, że kobiety są gorsze. To bym był prywatnie, psychicznie chory. To nie jest, kurwa, Katar czy Arabia Saudyjska. Właśnie dotarło do mnie, że ja, słuchajcie, będę zazdrosny o moją córkę. Teraz ojcowie córek na sali, dajcie brawa. Ilu was jest w Atlas Arenie? Od groma. Rozumiecie mój lęk, odkąd ona się urodziła? Ja mam cały czas takie poczucie, taki strach, taki lęk, że ona za 15-16 lat przyprowadzi tego pierwszego flepa za rękę. Chłop w opuszczonych portkach, jakby się zesrał, kurwa, wiecie. Cały w pryszczach z deskorolką i cały czas jej się patrzy tylko na dupsko, cały czas. I ona zakochana, bo pierwszy chłopak, tu się patrz, tu będzie twój teść, tu się witaj. Dzień dobry, panie pacyś. Ale pan wyłysiał, ja jebie. Dzisiaj z córką dzisiaj śpimy u mnie dzisiaj śpimy. Mi, 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 mi. I ona... Już teraz mnie wkurwia ta myśl. Nie wiem, co będzie za, słuchajcie, 15-16 lat, no ale pomyślałem, niestety, ojcowie córek, muszę was rozczarować. Taka jest normalna kolej rzeczy. No i tak to nie mamy na to wpływu, więc pomyślałem, że najważniejsze wychować ją po prostu na porządnego Tomka. Tak to wymyśliłem, że... Będę jej wkręcał piłkę, że jest Tomek przez całe dzieciństwo. Będę jej dawał prezenty jak dla chłopców, wiecie, samochodziki na napęd, żołnierzyki. Będę pierwszym ojcem na świecie, który córce podrzuca Playboya na 17 urodziny. Masz, Tomek, córciu, zobacz sobie, jakie cipciunieczki, zobacz sobie. Stronę 16, jaka Agata wypięta, jaka wygolona, fajna.
strony są już posklejane, bo tata też już przejrzał. Ale zobacz sobie, mówię ci, penisami się w ogóle nie interesuj. Penisy są do niczego. Tata ma jednego i to tylko leży i zbiera paprochy, to jest... No za 16 lat, błagam was, nie wiem jaka jest tam u was średnia uprawiania seksu. U mnie teraz to jest raz w tygodniu, w sobotę, jak ona ma siłę. No to za 16 lat, co to będzie za życie erotyczne? Gdzieś ci tam szarpnie skórą pod pledem. Przed zaśnięciem taki półmiękki gniotek, jak ten gniotek dla dzieci, ten balon z włóczką, kurwa. Masz, żebyś nie chodził na dąsany. No, już, ma. Już poleciały te dwie smutne krople, proszę. I ty napinasz nogi. Poleciały chyba już, bo mam mokrą rękę, no. Wytrze ci rękę w plecy, w piżamę. Rano masz na roraty, znowu zaśpisz, kurwa, na rano. Poza tym, córciu, Tomek, penisy są brzydkie. Mam nadzieję, że jeszcze żadnego nie widziałaś penisa, to tata ci powie, żebyś, broń Boże, nie była ciekawa, jak penis wygląda. Penis wygląda jak taki sylwestrowy balon, znaleziony za kanapą w lutym. Taki, kurwa, topielec. Taki, kurwa, niedorozwinięty, taki rozklejony z czarnym ryjem. Czasami się rozwija bardzo, ale tak to... No i poród, słuchajcie, mam nadzieję, że pamiętacie datę 20 grudnia 2020 roku. To był środek pandemii, czerwona nawet nie strefa, ale purpurowa. Nawet nie mogłem podjechać pod szpital, popatrzeć tam w to okno, gdzie ona tam rodzi, więc moja dziewczyna w mękach, samiuteńka, cierpiała bóle, a ja w domu cały w nerwach grałem w Plejka. Jakoś powiem wam, że się nie denerwowałem. Mówię, mam 28 lat, no jakoś musi wypluć tego dzieciaka z siebie, no przecież bez przesady. I powiem wam w tajemnicy, tylko żeby nie było, że stąd wyjdziecie i zaraz wszystkim rozpowiecie. Trochę się cieszyłem, że nie ma tych porodów rodzinnych, bo mi kumpel tak zrył beret. Kumpel ma dwójkę dzieci, mówi, Rafik, jakiego to masz farta, to się kurwa w głowie nie mieści. Ja musiałem, wiesz, decydować, ty nie musiałeś decydować, życie za ciebie podjęło decyzję, nie idziesz i chuj, kurwa. Ja mówię, a dlaczego? No mówi, przy pierwszym też taki byłem bohater, poszedłem na poród pierwszy naturalny. Mówi, to kangurowanie, to skakanie, skakałem między oddziałowymi, kurwa, wiesz, slalom. Przy drugim już nie byłem taki chętny. Ja mówię, a co, no wy widoki mi, kurwa, zryły, bo nie wiem, czy wszyscy mają dzieci, na pewno nie wszyscy, nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale dziecko, jeżeli jest poród naturalny, to nie jest tak, że się na czas porodu zamienia w płaszczkę i ona flop, po prostu wyskakuje. I jak źrebak, od razu trochę chodzi, nieudolnie, ale... W którą stronę jest recepcja? Przepraszam bardzo, bo ja idę do domu. Nie znam jeszcze adresu, ale idę do domu. Ona musi mini arbuza z siebie po prostu wycisnąć. Więc po prostu to jest jakaś tragedia, widoki są... Ja mówię, ty, ale ja słyszałem, że to jest jakieś odsłonięte jakimś takim parawanem, że chłop nie widzi. On mówi, Rafał, ty jesteś, kurwa, naiwny jak dziecko. Z NFZ-u masz taki parawan jak siatka w ping-pongu, kurwa. No. Ja jeszcze wszystko widziałem, bo się odbijało w lampie. No. Ja mówię, jak pizda u Magdy, bardzo jej się porozwalała. Ona stoi tam przy grillu, 5 metrów, ale co my to... I on jeszcze patrzy na jej dżinsy, że odstają mocno, mówi. Żeby ci, Rafał, dobrze zobrazować, wyglądała jak taka odgrzewana lasagna z wczoraj. Mówi, pół roku po porodzie, jeszcze jak się miałem zabierać do Minety, odruchowo skręcałem do lodówki po keczup, bo zwoje mózgowe to połączenie i ona wygłodniała, podciąga tą swoją koszulinę w kwiotki. A ja z Helmansem, dawaj, kurwa. Jak ktoś jest pierwszy raz, czy to jest za obrzydliwy żart, czy to nie jest za mocno dla was? Dobrze, spokojnie. Mam nadzieję, że ktoś będzie... Super, ktoś, super, podoba mi się. Dziewczyna, super, pizda jak lasagna, to jest w porządku. Łódź, kurwa, to mi się podoba. No. Słuchajcie, no niesamowite historie, ale wiecie, co mnie denerwowało? Ludzie, którzy już mają dzieci i dowiedzą się, że będziesz miał dziecko i zaczynają się nad tobą pastwić psychicznie. Kojarzycie takich ludzi? Gdzieś na imprezie, jak żeśmy powiedzieli, że będziemy mieli dziecko, równie dobrze moglibyśmy powiedzieć, że ktoś raka ma z nas. Ludzie robili, Jezus Maria! Nie, no oczywiście gratulujemy. Ale się wjebaliście, jest. I wiecie, takie hasła, slogany, które można tatuować ludziom, kurwa, na plecach. Takie hasła, slogany pod tytułem wyśpijcie się na zapas, 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 całe życie ci się zmieni, wiesz, kurwa. Ja się przestraszyłem, bo ludzie mnie straszyli. Rafał, przestaniesz robić stand-up, będziesz na tyle niewyspany, że nie będziesz miał siły dojść, kurwa, do sceny. Mówię, to zrobię se uno, papa, mnie dowiedzą, żartuję. Wiecie, ja się przestraszyłem, całe życie miało mi się obrócić do góry nogami, ja się autentycznie przestraszyłem, mówię, Boże, całe życie mam się, ja powiem, czy się tak dużo zmieniło, wiecie, mnie dużo nie ma w chacie, ale tak, żebym się mógł obiema rękoma podpisać, co się zmieniło tak rzeczywiście, no to piersi u kobiety, rzeczywiście piersi u kobiety do porodu to był obiekt erotyczny, tajemnica narodowa, to było tylko dla ciebie, oficjalnie oczywiście, wieczorkiem tam dla ciebie bimbołki, zrobić motoróweczkę, fajnie.
I dla niej to też był obiekt erotyczny. Ona jakąś przyjemność odczuwała, one się powiększały, leciały. No było fajnie, prawda? Sutki twardniały do porodu. Słuchajcie, jak byliśmy gdzieś nad morzem na przykład, ona zmieniała mokrą górę, mokry stanik na suchy stanik po kąpieli. Ja musiałem ją mieć zabezpieczoną kocem w tygrysy, żeby ten dziot z zaparawanu, który już taterkę, już sobie zerka, bo jakaś dupina się zaczyna przebierać, więc już zerka. Ja musiałem ją mieć zabezpieczoną, bo jak on zobaczy chociaż pieprzunieczka na jej cycunieczku, to co ona wtedy zrobi? Ona wtedy umrze, więc jest zabezpieczona. Teraz jesteśmy w sklepie pod tytułem Castorama, Leroy, Mrówka, kurwa, Żuczek, inny. Pod tytułem Market Budowlany. Tyle ludzi, że moglibyśmy tutaj między wami z wózkiem przejść, normalnie między ludźmi. I ona za mną z tyłu, Rafał, czekaj, ona jest głodna, czekaj. I siada normalnie na palecie z ziemią do kwiatów. Chwilę szuka, bo to nie są te same cycki, co były już wtedy. Nie łudź się, kurwa, takie się zrobiły skarpety z piachem teraz takie. Gdzieś tam spod pachy go zbiera. Żartuję, przecież każdy wie, że po ciąży fajne bimboły się robią, takie nabite mlekiem. Takie, no. Nie wiem, czy jeszcze pamiętacie mleko w folii, to takie... Podobnie funkcjonuje, bo nagryziesz narożnik i... No i ona wyciąga cycolina białego z żyłami normalnie. Tomek sobie tankuje. I ludzie, o, patrzeć, kurwa z dziewczyną, to się nie zdarza. Idziemy sobie zrobić zdjęcie, chodźcie, idziemy, normalnie kolejka. Moja tankuje, a ja przy klamkach. Ileś to osób? 60 osób. W porządku jest, nie ma problemu. Ty, no jesteśmy ostatnio na chacie. Słuchajcie, siedzę sobie w łazience. Przepraszam was bardzo. Na kibelku sobie siedzę. Słyszę nagle ding dong. Ktoś dzwoni do drzwi. Rafał, otwórz, bo ja ją karmię. Mówię, no a ja siedzę na sraczu. No teraz nie wstanę z dupą jak szympans i nie pójdę otworzyć drzwi, bo ktoś teraz... O Jezu, a to jest listonosz, ja czekam na paczkę, proszę cię, no otwórz. Ja mówię, no a ja siedzę na kiblu, no nie wstanę, no najwyżej. To jest listonosz z paczką, ja mówię, no to zostawi na wycieraczce. Ja mówię, to jest za pobraniem, błagam, no nie pójdę teraz. I słyszę, że ona normalnie bamboszami szura, że idzie z Tomkiem na rękach otworzyć. Słuchajcie, legendy słyszałem potem na poczcie, że ona nawet nie poczuła, że drugi jej się wysunął z koszuliny i podpisuje pokwitowanko listonoszowi na... Wiecie, na kolanku i nawet nie poczuła z drugiego jej kapie na traperki listonosza. Listonosz ma czwartek życia. Słuchajcie, do tego dnia, czy ja byłem w domu, czy mnie nie było w domu, zawsze awizo było w skrzynce. Dlaczego? Bo się skurczybykowi nie chce wchodzić na drugie piętro. Od tego dnia wszyściuteńko jest przyniesione, wszyściuteńko. Słuchajcie, ja mu ostatnio otwierał, on nie kryje, że jest wkurwiony. Że to ja otwieram drzwi. Otwieram, mówię, o, dzień dobry. Ja, no i masz, kurde. No dzień dobry, no. Proszę bardzo, polecony z Rossmana. Mówię, z Rossmana polecony? Panie, to wygląda jak zwykła gazetka. Tak, naprawdę? No to do widzenia. Jutro przyjdę z poleconym z Aldika. Do widzenia. Słuchajcie, pierwsze wakacje z dzieckiem to jest oksymoron. Jak ktoś ma dzieci, to wie, że to nie masz wakacji. Po prostu zapierdalasz w innej części świata albo w innej części kraju. Po prostu pojechaliśmy na pierwsze wakacje, słuchajcie, kamperem. Teraz ankieta numer jeden. Dużo będzie ankiet, będziecie aktywnie dzisiaj wciągani w ten wieczór. Ludzie, którzy lubią szeroko pojęty karawanik, czyli kampery, przyczepy kempingowe, dajcie małe brawka, żebym wiedział, ile takich osób jest dzisiaj na sali. Super. Super, że też psychicznie chorzy ludzie przychodzą na występy. A nie tylko świetlica dom, kurwa, że wyszliście trochę do ludzi. Potem sobie porzucamy takie duże, okrągłe piłki. Zobacz, jak będzie zajebiście. Żartuję, broń Boże, się nie obrażajcie na mnie. Przyszliście dzisiaj na stand-up, więc ja będę wyłącznie żartował, a ja się muszę oczyścić. Stand-up to jest dla mnie terapia, bo się wkurwiłem, pojechałem na jedne wakacje kamperem. Nie dość, że straciłem całe wakacje na ten kamper, to jeszcze mnóstwo pieniędzy, bo się okazuje, że kamper i karawanik to nie jest wcale taka tania przygoda, słuchajcie. To jest jakaś tragedia. W ogóle miałem na początku kupować kampera. To też byśmy się dzisiaj nie spotkali, jakbym kupił. Bo po pierwszej wycieczce pojechał chyba na bałucki rynek kupić sobie, kurwa, jakiś rewolwer. Potem gdzieś do lasu pod Konstantynów i mi se wpierdolił siedem, kurwa, nabojów prosto w podniebie. Zajebałbym się. Jakbym to kupił, to bym się, kurwa, zabił. Słuchajcie, finalnie to wynająłem, ale zanim to wynająłem, to miałem budować. Mam nadzieję, że słyszycie genialnie. Budować kampera. Słuchajcie, czyli to był pomysł? Moja kobita ma genialne pomysły. Ten, kurwa, środek tego gówna, tej całego COVID-u, jesteśmy zamknięci, kwarantanna, tylko siedzimy i żremy i tyjemy. Moja dziewczyna ogląda pokazywali taki program na Discovery Channel, Kamperem przez świat. I tam właśnie pokazywali psychicznie chorych ludzi,
którzy ze zwykłych busów, ty uważaj, robili sobie kampery. Ze zwykłych, kurwa, Ducato, takich furgonetek robili kampery. Wyciągnięte języki. Wycinam teraz wykładzinę, potem to polutuję. Wiesz, o co chodzi? Moja zachwycona. Jakie to jest wspaniałe. Jakie to jest wzruszające. Rafał, zobacz. On nie wynajmuje, on nie kupuje, on buduje dla nich dom na kołach i oni sobie zwiedzą co? Włochy, proszę bardzo, zwiedzą sobie, to jest po prostu, zobacz, nie, że się obśmiewa swoją dziewuchę na scenie, tylko buduje dla niej dom na kołach. Teraz nie masz co robić, mógłbyś się ruszyć, kurwa, i zbudować nam taki kamper. Ty, ja bez sekundy zastanowienia mógłbym zbudować. Słuchajcie, ja myślę tak, wersalkę mam, zobacz, co jest. Dywan mi został, kurwa, z kamienicy jeszcze, ja zrobię kamper zimowy, ja to buduję. Ja to buduję. Słuchajcie, dobrze, że ja się za to nie wziąłem, żeby zrobić coś takiego. Trzeba umiejętności jakiekolwiek majsterkowania mieć, to chyba każdy normalny człowiek wie. Ja do takich rzeczy dwie lewe ręce zawsze więcej rozjebię niż zrobię. Ostatnio żelandor chciałem sam przywiesić tym wkrętakiem, wiesz, zemsknęło mi się. Jeb w karton gips, dziura i chuj. Trzeba wezwać prawdziwego człowieka, który umie to zrobić. Słuchajcie, żeby wam zobrazować moje umiejętności majsterkowicza. Kiedyś, jak jeszcze mieszkałem na skrzyżowaniu ulic Pogonowskiego i 6 sierpnia w mojej zapyziałej kamienicy, nie miałem kompletnie pieniędzy, to sobie marzyłem o nowej kuchni. Mówię, Boże, jak ja kiedyś zarobię jakieś większe pieniądze, to sobie pierwsze, co wymienię, to sobie wymienię tą kurwę, tą kuchnię. Bo taką miałem kuchnię, słuchaj, taką miałem kuchnię po babce, którą ona dostała na urodziny od swojej babki. To jest... Rozumiesz stan kuchni, że kroisz pomidora i boisz się mocno docisnąć, żeby się to nie rozpierdoliło w drobny mak. Mówię, pierwsze, i rzeczywiście tak się stało, pierwsze większe pieniądze przyszły. Słuchajcie, ja pojechałem wtedy do Leroy, do manufaktury, kurwa, po kuchnię. Z dziewczyną moja z tyłu, nowa kuchnia, wiesz, jest ekscytacja. Wjeżdżamy normalnie z buta, do Leroy, kurwa, dawaj tutaj. Pytam tego chłopa z napisem na plecach, chętnie pomogę, który zawsze jest naburmuszony, jak chcesz, żeby ci, kurwa, pomóż. Mówię, panie, ta taka polerowana kuchnia szara, to jest cena za całość? 2000 zł? To kosztuje, słuchajcie, ja kupiłem wtedy całą kuchnię za 2000 zł, to już wiesz, że jest, kurwa, porządna stolarka, to jest, kurwa. Dobrze, że nie ze sprzętem AGD, bo sobie teraz szarlotki, kurwa, krzemieniami, no nieważne. Mówię, to jest, kurwa, za cały kompleks, on tak, ja mówię, weno mi chętnie pomóż i we dwóch tą kuchnię mi na wózek, kurwa. On mówi, ochujałeś, to jest normalne, to jest normalnie, że płacisz zaliczkę 500 zł, 3 tygodnie czekasz, może wtedy przywieziem. Mówię, dobra, podpisuję ten pakt z diabłem, kurwa, podpisujemy. Wracamy, słuchajcie, na chacie poszła fama, że będzie nowa kuchnia, więc ze starej, kurwa, wszystko jest powyciągane. Durszlaki, prodiże, brytfanki poukładane na wersalkach. Nie można starej kuchni dotykać, bo już jest umyta na OLX, a czekasz na nową, więc chleb, kurwa, 4 pancernych napierdalesz, kurwa, na klacie. 3 tygodnie minęły, słuchajcie, wjeżdża nowa kuchnia i oczywiście co robią? Ustawiają ci kartony w przedpokoju, wieżę Eiffla z kartonów. Ja doświadczenie życiowe 0 na 10. Fajne te paczki, a gdzie jest ta kuchnia? A gdzie jest ta kuchnia? No tu, kretynie, co ty, kurwa? Czyli będzie ta jeszcze składać, tak? Zrobić wam jakieś herbaty czy coś? On jest też jakiś jebnięty za 2 koła, sam będzie składał. No już wiesz, że się wpierdoliłeś niesamowicie, prawda? Oni sobie poszli, słuchajcie, ja nawet narzędzi nie mam w domu. Jeden mam wkrętak w tej smutnej dolnej szufladzie, w tej takiej, wiesz, co tam masz, odkłaczacz i ten ręczniczek, kurwa, i tę pastę do butów. Taki, kurwa, jeden wkrętak krzywy. W ogóle nie do tego, bo to jest jakiś imbus, chuj wie, co to jest. To po jednej szafce, po jednym tym korpusie, ręka mi tu, kurwa, chce odpaść. Ta nad łbem z talerzami, na długo, odejdź, kurwa, błagam cię, odejdź. Słuchajcie, nie pojadę teraz po wkrętarkę, bo dobra wkrętarka jest prawdopodobnie droższa, kurwa, niż cała ta kuchnia. Więc dzwonię do kogo? Do sąsiada, który ma całego Lidla i Castoramę na chacie zawsze. Mówię, stary, kupiłem chujową kuchnię, niezłożoną byś... Nie przejdę ci pomóc na pewno! Nie chcę! Chcę od ciebie pożyczyć wkrętarkę. Pożyczysz mi? On mówi, przyjdź, Rafał, jesteś najmądrzejszy na świecie, a nic, kurwa, w domu nie masz. Przyjdź! Poszedłem do niego, mówię, dziękuję ci bardzo, Rafał, oddajesz w poniedziałek, weź sobie, dał mi klucz, weź sobie z piwnicy, oddajesz mi w poniedziałek naładowaną, wyczyszczoną, ma być prima sort, dziękuję ci. Poszedłem, wziąłem walizkę, super. Słuchajcie, tą wkrętarką, kurwa, jeszcze gorzej niż tym wkrętakiem. Ja nie wiem, czy to było nienaładowane, czy on mi czegoś nie dał, czy tam było coś źle wciśnięte. Ty, ja wkrętarką tak wkręcałem. Oczywiście, czy jest to moja wina? Za grosz nie ma mojej winy w tym. Wina jest wszędzie dookoła. Dzwonię do właściciela wkrętarki. Mówię, ty nie wiem, czy ty tą wkrętarkę masz z Lego Duplo, kurwa. Czy to jest czekoladowa wkrętarka? To gówno nie działa, rozumiesz? Czy dostałeś w naj zamiast japonek, kurwa, na lato tą wkrętarkę? Nie wiem.
Rafał, coś źle robisz, zaraz ci przyjdę, to ci pomóż, bo coś źle robisz na pewno, to jest dobra wkrętarka. Przychodzi, ja mówię, zobaczasz się, jebana, aż się nagrzewa, a ni chuja nic nie wkręca. On mówi, Rafik, czy ty jesteś jebnięty, co ty wziąłeś z tej piwnicy? Czy to jest lutownica? A ja będę z żuka kampera robił. Jak ja nie odróżniam tych dwóch pistoletów, ni chuja. Dobrze, że nie miał jeszcze takiego klucza pneumatycznego, jak ma wulkanizator, co ci zmienia opony na zimowe. Rozkurwiłem szafkami dom. Poszłabym przez okno w pizdu. Już widzę te nagłówki. Patrzysz, rzuca szafkami kuchennymi w kobietę. Pojeb. Słuchajcie, ja mówię, ja to kupię. Przecież mam pieniądze, ja sobie to kupię, pojadę raz na wakacje, potem ludziom będę wynajmował na fakturę, to jest kolejny gotowy biznes. Ja kurwa to robię, ja to robię. Słuchajcie, jak ja się zacząłem orientować, ja nie wiedziałem, że to jest takie zajebiście drogie. Słuchajcie, z jakiego hasła słynie Rafik? Błagam was. Ależ kurwa msza satanistyczna. Rydzyk mi teraz zazdrości normalnie w Toruniu. Ojebany, ale ma wyznawców, kurwa, jebią biedę ostro. Mój majbak to jest mały chujek przy nim chyba, kurwa. Jebać biedę, słuchajcie, ja nie mogę teraz kupić busa, który w 87 roku był jeszcze lodziarnio w Sochaczewie i ktoś tam dołożył wersalkę i właśnie tą kasetę do srania i zrobił kampera i wystawił, ja to kupię za 3 koła, bo będę gdzieś jechał na wakacje, powiedzmy sobie, przez Tczew i kogokolwiek z was spotkam na stacji benzynowej i będzie, Rafik, co to kurwa, miało być jebać biedę, co to za strób? I ja stoję w Polarze, który znalazłem pod fotelem kierowcy do kolan, popalony szlugami, z kogutami. Nie wiem, kurwa, co ja mam ci powiedzieć. Nie wiem, jakieś takie testy? Nie wiem, I karaluchy po mnie chodzą, bo wyszły z mikrofalówki i chodzą mi po ryju karaluch. Jestem więźniem tego sloganu. Ja muszę mieć teraz wszystko zajebiste, nawet jak nie chcę mieć takiego super zajebistego. Wchodzę na Otomoto, na kampery, sortuj od najdroższych, który ci się podoba. Bum! Pierwszy ci się podoba, najdroższy, kurwa. Cena, która mnie, fuch, zmiotła, bym wypadł przez tą kurtynę. Słuchajcie, 400 tysięcy złotych za kampera. Ja mówię, 400? Już liczyłem zera. Mówię, coś się komuś pojebało, kurwa. Wiesz, nie wiem, jakie są ceny u was. U mnie w Łodzi za 400 tysięcy możesz kupić 3 pokoje nowe od dewelopera w bloku. Co to jest? Zapasowy dom? Co to jest za kwota 400 tysięcy złotych za kamerę? Za 400 tysięcy złotych to można spokojnie 4 razy nad Polskę może pojechać na wakacje. Chyba nie? To przed inflacją mówię ceny. Teraz to już w ogóle jest, kurwa, popierdolone, co się dzieje. Przed inflacją, słuchajcie, ja byłem 2 razy nad Polskim Morzem, raz ze stand-upem i raz na weekend, na spacer, powdychać jodu. Wiesz, lubię, bo to jest z Łodzi 4 godziny, z powrotem 8, weekend ma 48, 8 w aucie, ja lubię. No. No to jedziemy powdychać jodu, słuchajcie, wjeżdżam, pamiętam, na plaży taka smażalnia ryb pod tytułem U Doroty, taka, wiesz, kiosk, jakby kiosk ruchu obity sidingiem, jeszcze z tym okienkiem, no taki lokal z takim poziomem obsługi, takim 37 flądra z frytkami, ruszysz tą pizdę, czy mam to sama przynieść? Taki lokal. I ja wjeżdżam do tego lokalu, mówię, dzień dobry, poproszę dorsza z frytkami, 900 zł. I kole zero jeszcze, 1400 zł. I frytki, i do tych frytek jeszcze ten widelczek. 2 koła już zaokrągliłam, 2000 zł. To mówię, podkreślam, przed inflacją, po inflacji, to ja już nie byłem nad Polskim Morzem, bo się kurwa boję cen. Słuchajcie, może się nie ma czym chwalić, ani nie wiem już nawet czy żalić. W Łodzi jeszcze nie dalej jak dekadę temu można było w niektórych kioskach ruchu kupić sobie papierosy na sztuki. Jak ktoś nie miał 6,60 na całą paczkę fajek, to mógł sobie kupić jednego papierosa, żeby głód nikotynowy go nie zabił i za przystaneczkiem wyćmuchać jednego papierosa. Ja nie wiem, podkreślam, bo nie byłem. Jestem przekonany, że w tym sezonie, co teraz był, w Mielnie gofry na gryzy, kurwa, chodziły na 100%. że wiesz, o co chodzi? Że idzie kobita z dzieciakiem, normalnie idzie se na gofry i mówi, poproszę z bitą śmietaną i zaszalejmy z borówkami. Poproszę, proszę bardzo, 7 zł, 2 kwadraciki, a ugryź, kurwa, trzeci, to cię zetniemy ci głowę, rozumiesz? I ona, proszę bardzo, 7 zł. Do domu, idziemy do domu. A mama, a ja chociaż z cukrem pudrem, a ja, ty chyba jesteś nienormalny. Cukier puder jest droższy od kokainy teraz. Do domu w tej chwili masz za małe zęby. Do domu powiedział. No to dobra, nieważne, do kempingu miałem wrócić, bo teraz się zagadałem sam. No to słuchajcie, na te kempingi mnie namówił. Nie wierzcie, panowie, apel do was, swoim kolegom. Nie wierzcie nigdy w ich porady, bo będziesz zawsze w sandałach zimą chodził. Mój kolega mnie na to namówił, Kamil. Kamil uwielbia kempingi. Jakbym zapytał, tak jak dzisiaj tutaj was zapytałem, czy lubi, to by sobie kurwa klaskał nad głową jak Opole nocą, kurwa, z migającymi rogami. By sobie co roku od urodzenia jeździł. No, co roku jeździł, mówi Rafał.
teraz jak masz małe dziecko, ja mam przyczepę, ty sobie wynajmiesz kampera, pojedziemy na dwie rodziny, to jest super, to jest najlepsza forma spędzania czasu. Ja mówię, ale z czym? Mówię, Rafał, kurwa, jak masz małe dziecko? Bajka. Mówię, powiedz mi, z czym taka bajka? Mówi, słuchaj, masz małego dzieciaczka, wszędzie się zatrzymasz, wszędzie sobie przewiniesz, masz czyściutko, żeby przewinąć. Cały urlop masz swój, czysty, własny kibelek. Tym kiblem mnie tak pod włos wziął, kurwa. Mówię, czysty, własny kibel, całe wakacje, no to brzmi mega luksusowo. To nawet w hotelu nawet nie wiesz, czy to jest na pewno czyste, sprzątane, bo zjeść ta wstążka. Zdezynfekowano, chuja, jak widzę, że łoniaki przyklejone tu przy desce. Co z tym? Chyba tą wstążkę zdezynfekowano. I nie, że po stacjach, po Orlenach się, wiesz, zatrzymujesz na trasie, że Mission Impossible, że żółw ninja, kurwa, w tej kabinie, żeby nawet paskiem nie dotknąć. Tam czyjeś portki leżą na tej zaszczanej podłodze, ktoś tam umiera. No koszmar, tylko masz swój malutki, ale swój czyściutki kibel. Jakbym jeszcze dupsko wciskał. Mój malutki, mój... Chuj, że masz drzwi zamknięte na czole. Chuj mnie to obchodzi. Jeszcze upocę deskę. Mój kibel i chuj, was to interesuje wszystkich. No. Czyściuteńki, no. No nieważne. Słuchajcie, teraz dobrze, że jest 3,5 osoby, które lubi kampery. To będziecie potwierdzać, że ja to tego nie zmyśliłem na... Bo to jest niewiarygodne, co się tam odpierdala. Dlatego odrobiłem ten program. Słuchaj, w ogóle to musiałem pojechać z Łodzi do Pruszkowa, tam to wynająłem. Z powrotem z Pruszkowa do Łodzi, 3 godziny w plecach za kierownicą. Jeszcze nawet 0,5 kilometra w stronę wakacji nie pojechałem. A już dojeżdżam, już jestem trochę podmęczony, ale teraz trzeba spakować kampera. Pakowanie kampera trwa około 8 godzin. Jakbyś był na etacie w robocie od 8 do 16. Słuchajcie, ja bym dał Nobla, nie wiem, czy to była kobieta, czy mężczyzna, osobie, która wymyśliła, że kobieta do samolotu może wziąć 20 kg bagażu i ani centa więcej, chyba że dopłaci, bo jest w jakiś sposób ograniczona. Ja przyjechałem tą Nysą pod chałupę. Słuchajcie, ona, co, ile rzeczy mogę wziąć? Co mogę wziąć? I mówię, no wszystko możesz wziąć. I w tym momencie pożałowałem, że to powiedziałem. Bo ona, nie zgadniecie? Kurwa, wzięła wszystko. Ona wzięła wszystko. Nie wiem, czy kojarzycie film na pewno Kevin Sam w domu. Tamten głupszy, ten w lokach wysoki, oni jak robili włamy na chaty, to ten jeden była taka scena, że łomem do worka zrzucał wszystko, nie patrzył, co kurwa z szafek. Moja zrobiła ten sam numer na chacie, słuchajcie. Ja pierwszy raz w życiu jechałem na wakacje i się nie zastanawiałem, czy drzwi są zamknięte od mieszkania. Mówię, jak wjadą nam na chatę, no to mogą odmalować mieszkanie. Kurwa, mieszkanie wygląda, jakby było przygotowane do sprzedaży. Jakby nic nie zrobią, mogą 2 regały wynieść po prostu na plecach, bo ona zabrała, słuchajcie, wszystko. Pakowałem to, tak jak wam mówię, 8 godzin. Gwiazda, mówię, już jest spakowane, ho! I Gwiazda z Tomkiem na rękach idzie na gotowo, oczywiście. Wchodzi, ja siadam za kierownicą, już się przymierzam. To jest wielkie aucisko, kurwa, ta scena. Przymierzam się, bo jeszcze nigdy czymś takim wielkim nie jechałem. Tu skrzynia biegów jest super. Mówię, siadaj, bo nie ma czasu. Dobra, tylko tutaj do tej pierwszej szuflady, gdzie są sztuczce, chowam nasze paszporty, bo już się nie zmieściły do bagażnika. Wyobraź sobie, ile najebała do tego bagażnika, że nie weszły 2 książeczki. O. Mówię, dobra, siadaj, bo jest 16, ja mam jeszcze 1500 kilometrów do przejechania. Siadamy. Sąsiedzi, nagle każdy ze śmieciami, nagle każdy z psem, kurwa, zobaczyć tego kampera. Jak przejeżdżałem przez osiedle, jakbym papa mobile jechał, kurwa, dotykali szyb. Mówię, wypierdalać z drogi! Jestem spóźniony do Włoch, wypierdalać, no! Super kamper, wynoś się! No, dobra. Słuchajcie, dojeżdżam do głównej drogi z osiedla. Kierunkowskaz, puszczam sprzęgło, już się palę, bo już czuję, że śmierdzi. I nagle słyszę za plecami taki dźwięk, jakby ktoś, nie wiem, z 10. piętra cały komplet perkusję wyjebał przez okno. Jebnięcie niesamowite. Tego lusterka nie mam, tylko te 2 wielkie boczne. Mówię, co tam się odjebało? Co tam się odjebało? I moja dziewczyna ze stoickim spokojem. O Jezu. To te szuflady trzeba zatrzaskiwać? Na prawo awaryjne. Tiry, nas wymijają. Idę zobaczyć, słuchajcie, ta szuflada wypadła jak w horrorze z Netflixa. Sama wyjebała. Te sztuczce, te pałki do ciasta, to wszystko się rozwaliło. Pękła ta szyba od lodówki, to wejściowe pękło. Słuchajcie, ja mówię, jeszcze żeśmy z osiedla nie wyjechali, a moja kauca już poszła pracować w burdelu w Hamburgu. Jak ktoś nie zrozumiał tej metafory tańczącej, poszła się jebać, dosłownie poszła się jebać. Więc to wszystko składam, to wiecie, te LEDy wiszą, to jakieś polerowane drewno orzechowe, to jest rozjebane w pizdu, na tytyrytki. Już jestem spocony i wkurwiony, a jeszcze nie wyjechałem ze swojej ulicy. No dobrze, no to sobie jedziemy na wakacje w atmosferze takiej awanturki, wiecie, to jest taka atmosfera, że niby cisza, ale wszyscy czują, że wystarczy iskierka i to wszystko wyjebie w powietrze. Słuchajcie, i to tylko kobieta, jedziemy na ciszy, i to tylko kobieta ma ten dar od Boga, że potrafi taką piłkę ci, taką z zapleców, kurwa, na dobieg takiego rogala,
że niby pod nosem coś bąknie, ale żebyś, kurwa, doskonale z przodu usłyszał. Uważaj, jadę na ciszy. Widzę znak przekreślony Pabianice. Jestem wzruszony i słyszę za plecami takie... Aha. Już wiem, czego nie wzięłam. A już. Nie będziemy wracać. Ona sama ze sobą dialog prowadzi, rozumiesz? Ja jestem parobkiem w czopce i wiozę ją na wywczas do Włoch. A ona prowadzi ze sobą wewnętrzną rozmowę. Więc przez zęby wkurwione, że mi żyły na czole wychodzą. Ta kierownica mi trzeszczy w rękach, a jest skórzana. Czego nie wzięłaś? Badmintona. Moja dziewczyna nie ma 13 lat. To jest może komunikat, który zapomniałem. Ma 29 lat. I ona rozważa powrót, bo nie wzięła... Z małym dzieckiem nie wzięła... badmintona, rozumiesz? Jakby całe mieszkanie wzięła, a całej piwnicy nie wzięła. I może... Słuchajcie, po 24 godzinach dojeżdżamy na miejsce. Ja przez 24 godziny przejechałem 1500 kilometrów, bo oczywiście jak był pomysł, to będziemy się zmieniać, ja też się chcę przejechać taką ciężarówką, będziemy się... Ja mówię, jak chcesz się przejechać taką ciężarówką, jak ty pod galerią handlową nie możesz tyłem zaparkować, kurwa, jak jest za blisko wózków, jak chcesz, to się ledwo w pasie ruchu mieści, jak ty chcesz tym zaparkować, jak ty chcesz tym się przejechać. To pamiętam, że na Słowacji, jesteś zmęczony? Rafał, jesteś zmęczony. Dobrze, że mnie obudziła, bo ja już... lewą stroną już tarłem po barierkach. Tragedia, słuchaj. Nieważne. Przejechałem 1500 kilometrów busem, który waży dokładnie 3,5 tony i ma jakieś, kurwa, na moje oko 14 koni mechanicznych. Więc na miejscu jestem odrobinkę markotny, odrobinkę podkurwiony. Dojeżdżamy na miejsce, ja się oderwałem od tej kierownicy, jak Quasimodo wyglądałem, taki przygarbiony. Od razu się wtopiłem w tło do tych Niemców wszystkich, którzy też wszyscy tak chodzili. Guten Tag. From Polish, from Poland, yeah, yeah. Keine problem, od razu. Słuchajcie, i teraz tak, pakowanie tego badziewia trwa 8 godzin. Rozpakowywanie, wprost proporcjonalnie, kurwa 8 godzin. Słuchajcie, gadżetów do tego jest nieskończona ilość. Jakieś masz takie pledy na żwiry, jakieś stopnie, jakieś masz przedłużacz, żeby prąd, że jakby się poczułem, jakbym, kurwa, prąd w kamienicy kradł, znowu z przedłużaczem, gdzieś idę w agrest, w krzoki, kurwa. Jakieś grzechotki, do jakiejś wody, jakieś węże, wryj sobie, żeby nie zasnąć. Potem masz taką markizę. Po całej długości to ma taką, słuchajcie, taką markizę. To jest też fajna zabawa. Na pełnym wietrze takim kikiem musisz wcelować w otwór wielkości 50-groszówki. No i otwierasz i to się otwiera z prędkością 7 cm na 6 lat. Ten daszek się wysuwa. Jakbyś, nie wiem, piekarnię o 5 rano w Paryżu otwierał. Rzutę wit pod upam w chłę. Zaraz będą świeże bułki. Zaczekajcie, zaraz będą świeże bagietki. Tylko rozłożę, kurwa, te piekarnie jebaną, no. Jest w porządku. Słuchajcie, i jakby to już miało być koniec, to jeszcze na koniec musisz najechać na najazdy. Przednimi kołami musisz najechać na najazdy, żeby to wszystko było w miarę w poziomie. Żebyś cały czas do łazienki nie miał z górki, a do kierownicy pod górkę, kurwa, cały wyjazd. Najazdy to są takie dwa plastiki, dokładnie szerokości opon, po żwirze też się super najeżdża, kurwa. I teraz jest zagadka numer jeden. Kto cię nawiguje na najazdy? No Tomek nie, bo Tomek leży w takim zawiniątku z kosa, w takim rożku i po prostu patrzy w niebo i myśli sobie, dokładnie takie samo jak pod chatą. Na chuj oni mnie tu ciągnęli 24 godziny w tej nysie, nie wiem. Twoja cię nawiguje na najazd. Słuchajcie, i teraz może ktoś powie, że to jest banał. I ja się może z tym zgodzę, ale nadal mnie to bawi. I to jest nieprawdopodobne, bo wiecie, że czasami jadąc w swoim samochodzie ze swoją własną kobietą jest czasami ciężko ustalić, gdzie jest lewo, a gdzie jest prawo. Szczególnie jak na rondzie potrafię jej powiedzieć. Na rondzie w lewo. I ona rzeczywiście na rondzie ładuje od razu w lewo. Ktoś z naprzeciwka. O Jezu, chciałeś nas zabić. Chciałeś się mnie pozbyć. Oj, mówię, dookoła i w lewo. Jasne, kto by tak jeździł dookoła. To tutaj masz zadanie z gwiazdką. Bo ona jest naprzeciwko ciebie. Dzieli nas szyba wielkości tej sceny. 3-litrowy diesel. Ja jej nie słyszę. Ona, przysięga wam, ona mi tak pokazywała. Tak mnie nawigowała. Ja mówię, ja nie cofam. Na najazdy.
Co to jest za nawigowanie? Co to jest, że wspólnie włas odkręcamy od kanalizacji? Co to jest? Co ona myśli? Że to jest Transformers? Że ja mam pokrętło od półosiek i ona... wjechało, gotowe. To jest nie do wymyślenia, słuchajcie. I powiem wam tak, rozpakowywałem to gdzieś do 3 nad ranem. Bez żadnego offa, bez żadnej mugi. Wyglądałem pizdy pod oczami, jakbym 3 rundy z Mamedem Khalidowym spędził w klatce. Rozkładasz te wszystko. Zasnąłem. Straciłem przytomność, kurwa, na tą leżankę dla tirowców. Tą, wiecie, co masz nad głową kierowcy. Tam królowa z Tomkiem, King Size Queen. Śpi. O 19 je zmorzyło, a ja o 3 śpię. Wygniłem się, od 3 straciłem przytomność, wygniłem się, słuchajcie, do 6 rano. Jak szybko policzycie, to jest 3 godziny snu, pierwszy dzień na wakacjach, w nagrodę za rok pracy, no to jest dobry wynik. Po 3 godzinach mnie obudzili, bo coś już nakurwia na zewnątrz. Już ktoś czymś wali na tym polu. Ja z kogutami wstaję. Kto tak nakurwia? Kto tak nakurwia? Bo zaraz oszaleję. Ci Niemcy, na pewno ci Niemcy. Zaraz idę zobaczyć. Wychodzę z tego, jakbyś stoi do ja wysiadał. Patrzę, mój serdeczny kolega Kamil nakurwia. Słuchajcie, wiecie co on, to nie uwierzycie, wiecie co on robił? On do tej przyczepy miał taki przedsionek i zamiast go rozkładać, to on go składa. Ja mówię, co ty robisz? Słońce ci ze swojej strony świeci? Co ty robisz? No jak, składam dalej, no. Jedziemy dalej, Rafał, no co ty? Ja piekarnię. Jak dalej? No na tym to polega, Rafał, co ty? Dzisiaj się obudziłeś, dzisiaj odkrywamy Włochy, no jedziemy dalej. Mówię, stary, ja stół dla 17 osób, kurwa, wczoraj obrusem nakrywałem do 3 rano, no co ty, no co? I słuchajcie, rzeczywiście jedziemy niedaleko, tam 7 godzin w jedną stronę, to jest rzut tachografem, kurwa, to jest to. Słuchajcie, jedziemy 7 godzin, mówi Rafał, nie denerwuj się, zakochasz się, bajkowe miejsce, jezioro Garda, bajkowe jezioro, zanotujcie sobie miejsce, autentyczne miejsce, jezioro Garda we Włoszech, tylko błagam was, nie kamperem, nie kempingiem, lepiej już kurwa na ośle wierzchem, na Czechy i tam sobie na Słowację i tam se dojedziesz jak chcesz, bo co, bo na miejscu dojedziesz, to co zrobisz, kopniesz go w dupę, żeby se poszedł na pustynię i sobie jesteś wolny, jesteś na urlopie, a nie musisz siedzieć i pilnować, trzymać go za ucho, jak ja za lusterko trzymałem, żeby nie zajebali, bo mówię wam, że kaucja 7 miliardów złotych. Nieważne, dojeżdżamy na miejsce, bajkowe jezioro, fajne jezioro otoczone górami, ale zjazd z recepcji kempingu do linii brzegowej jeziora, również bajkowy, szanowni państwo, ja bajek nie oglądam, ale taki z bajki o krasnoludkach, King Size, kiedyś był taki film, że wszystko było takie wielkie. Jakby ten zjazd za mały na te sprzęty, wiesz o co chodzi? Jakaś ścieżka rowerowa między dwie brzozy i ta kobieta mówi, no tam, down, down, down. Mówię, jak kurwa down, jak down? Ten miał zestaw Audi A3 plus taka dłuższa niewiadówka, więc se zjechał, wyciągnął język, tutaj se odpiął, tu se przepchnął, tam mu pokierowała, zjechał. Zjeżdżałem 48 minut, kurwa, pokazywała nawigacja, 600 metrów zjeżdżałem. Słuchajcie, obtarłem to z każdej możliwej strony. Mówię, chuj z tą kaucją, pytanie ile będzie dopłaty. Ciekawe, czy nie będę musiał odkupić tego dyliżansu od tych psychopatów, kurwa, czy już na zawsze w tym nie zamieszkam, słuchajcie. Dojechałem, reflektory mu wypadły jak oczy z orbit, kurwa, na tych kablach wisiały. Już sam dojechałem, bo moja w połowie drogi. Idę sama, jesteś jebnięty, idę sama. Poszła po prostu w dół stoku z Tomkiem i ja sam. Dojeżdżam na dół. Jakbym, kurwa, go spychał, ty upocony. Panowie, tu pod cyckami jesteś, na żebrach masz t-shirt, kurwa, mokry, przyklejony. I teraz jest ważna informacja. Mam zarezerwowane miejsce 57. To jest ważne w tej historii, więc od razu patrzę na co? Na 56. Czy są sąsiedzi? Nie ma. Jest, jest, jest! 57 moje, przepiękne. Przepięknie nasłonecznione. Takie same jak 56. Nieważne, ale to jest moje. I 58 stoi jeden taki pojedynczy kamper, samotny jeździec, samotny psychopata. Takie Volvo z takim dachem otwieranym do góry. Nie wiadomo, o co chodzi. Widzę, że blachy włoskie i Italii. Chłopko 70. Na pełnym słoneczku, to też jest przyjemne, rozplątuje sobie sznurki. Chuj wie do czego te sznurki, żeby zawiązać prezent. Chuj wie do czego. Nieważne, nie obchodzi mnie. Parkuje. Brakowało mi tej kulki jak w maluchach kiedyś. Ry do tyłu jak Rafał, sprzęgło już umiem puszczać. Tit, 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 tit. Patrzę w lusterko, na 57 coś leży, szanowni państwo. Coś leży, nie chciałbym na to najechać, więc idę sprawdzić już jak zawodowy kierowca. Brakowało mi tej takiej drabinki, jak w Skaniach mają tirowcy. Wyskoczyłem. Co to kurwa leży tutaj? Co to tutaj leży? Słuchajcie, na 57 leżała parasolka. Turystyczna parasolka, wyglądająca mniej więcej jak ten mikrofon. Ale nie tak, że komuś wypadła z torby i o, i leży. Tylko tak jakbyś przekątny narysował na 57. Dokładnie na środku, mówię. Wygląda, jakby ktoś zarezerwował to miejsce.
Mówię, jak ja tu piekarnię do drugiej w nocy rozłożę i ktoś zapuka w drzwi, że to jest jego miejsce, będzie awantura, pójdzie na noże. Mówię, Kamil, co ty o tym myślisz? Co to może być? Mówi, Rafał, rzeczywiście, masz rację, wygląda jakby ktoś to zapukował. Może zapytaj tego Włocha, on tu był, jak już żeśmy zjechali, zapytaj go. Mówię, tak jak wam mówiłem, widzę, że Włoch, więc się nie wstydzę swojego brytyjskiego akcentu. Excuse me, this place is a free? Takim trochę niemieckim, no nieważne. A free? I on nie przestał rozplątywać, tylko patrzy tak na mnie pod słońce podbiega i mówi, no, okupanto. I ja, podobnie jak państwo, kompletnie też nie zrozumiałem, co on kurwa powiedział, więc mówię, Kamil, co on powiedział, co on chce, okup za to miejsce, mam mu dać 2 euro, akurat jest jakiś żul z Łodzi przyjechał za nami. Co, o co chodzi? On mówi, też nic nie rozumiem. Zapytaj jeszcze raz, to samo zdanie po angielsku, to już zwoje, już mam lekko przepalone. So, can I parking here? I on znowu, no, okupanto. Mówię, to jest, kurwa, jakiś koszmar. Kamil mówi, Rafał, nie chcę cię wkurwiać, ale chyba musisz wrócić na górę i dopytać, bo rzeczywiście się porozkładasz, ktoś przyjdzie i będzie awantura. Mówię, tym tirem mam cofać 2 lata do góry i go rozjebać już do końca. Dziękuję bardzo, idę z buta, rozumiesz? Idę z buta. I w japonkach, po szyszkach, po ściółce, w 38 w cieniu, to jest też sama przyjemność. Sobie szedłem na górę, idę między tymi sosnami, myślę, co to jest za słowo? Okupanto. No brzmi jak następca Seicento. No uno, punto, Seicento, okupanto. No kurwa, no nie siedzi? No bardzo siedzi największy Fiat. Słuchajcie, ja nie wiem, czy od tego upału, czy od tej gorączki zacząłem majaczyć, wyobrażać sobie premierę okupanto. Salony samochodowe w Genewie, 1997 rok i normalnie stoi okupanto na skręconym laku, przykryte taką ścierą. Obok stoi hostessa, lata 90, więc takiej bluzce półprzeźroczystej, takie poduchy dopierdolone i trzyma ten frakt, ten plet w ten łapie i mówi, ladies and gentlemen, this is okupanto. No i wszyscy najebani, bo lata 90. Bravissimo, kurwa, bravissimo. Nieważne! Zająłem wam drogę, bo długo idę na górę, no. Wchodzę na górę do recepcji, przy tej klawiaturze siedzi lady. Ja podchodzę i mówię, excuse me, but place 57 is okupanto. Ona sprawdza Ctrl V, coś tam był klawiaturą o kolano. Mówi, że niemożliwe. Ja mówię, oczywiście cała rozmowa była po włosku, ja teraz dla państwa tłumaczę, tak? No. Ja mówię, możliwe, możliwe. Leży umbrelanto i jest, kurwa, okupanto. I ona jeszcze raz coś tam wpisuje, mówi, rzeczywiście jest okupanto. Ale pan jest bystrzak. Ja mówię, no. Mówi, to za to, że pan jest taki bystry, to niech pan sobie zajmie miejsce, które pan chce, dowolnie nawet w pierwszej linii brzegowej i wróci tu na górę i mi powie, które pan zajął. Mówię, gdzie macie ukryte kamery? Kurwa, gdzie je? To jest prank na YouTube'a? Coś tutaj się odpierdala. Mówię, to nie jest przypadkiem recepcja kempingu? Nie mogę tu zadzwonić? Tu nie ma w ogóle zasięgu przez to jezioro. Musi pan tak zapierdalać, jak głupi, głupsze, po prostu góra dół. Mówię, to jest niemożliwe. Przysięgam wam znowu o 2 w nocy. Poszedłem w kimę. Budzi mnie moja, ja kiedyś to w poprzednich programach chyba już mówię, nie oglądam swoich programów, więc nie pamiętam, ale budzi mnie moja dziewczyna, ona mnie całe życie budzi, a teraz jak jest Tomek, to już ma pretekst, to uwielbia, jak nogą, jak psa mnie budzi. Wstawaj, wstawaj, już jest 5, już się wyspałeś, wstawaj, wstawaj, już nie idziemy spać, 5, już świta, wstawaj, żartuję, kochamy się, więc budzi mnie normalnie, szarpie mnie za ramię, bez make-upu blisko, wstawaj! Śpisz jeszcze? No po czymś takim, kurwa, nie śpisz już. Mówię, już nie śpię, co się stało, bo muszę siczku, wstań, bo ja muszę zrobić siczku. Mówię, chciałaś luksusowych wakacji? Zapraszam cię. Fał! Na pagórek, tam jest 300 takich samych kabin. Zapierdzielaj po szyszkach, ja wczoraj byłem 12 razy, kurwa. Tam Helmut szedł z gazetą srać, zapraszam cię na go. Nie dam rady, słuchaj, ja nie dam rady wejść pod tą górę. Ja mówię, no to przecież mamy w swoim luksusowym apartamencie 6-metrowym. Mamy przecież toaletę, co prawda wielkości filiżanki, ale dupinko musisz jakoś wcelować. Ja 2 razy już sikiem na autostradzie jakoś wcelowałem. Już właśnie pyłam i dlatego cię budzę po prostu, bo jak siadam na tym kiblu, to on zaczyna pikać. Mówię, może jesteś za ciężka. Słuchajcie, nie wiem, jest 7 rano, masz kurwa obudzony mózg. Jestem prosty chłopak z Łodzi, mówię, nie widziałem nigdy pikającego kibla. Nie wiem, co się wydarzy, może to zaraz wybuchnie i wszystko będzie w gównie. No idź sprawdź, ty usiądź, wiesz, to będziemy na zmianę siadać na kiblu, no. Mówię, idę po pomysłodawcę, po Champion of Camping, kurwa. Niech teraz rozwiązuje tutaj, może ma jakąś lutownicę, coś na... Nie wiem, kurwa.
idę do tamtego, jest 7 rano, a tamten 344, 306, pompki napierdala, 355, 356. Mówię, Jezus Maria, od której ty nie śpisz? No, co się stało, co się stało? Mówię, kibel mi pika, pójdziesz zobaczyć, bo ja nie wiem, co się kompletnie dzieje. Ona się boi zrobić siku, bo kibel pika. Dobra, tylko jeszcze zjem obiad. Mówię, kurwa, to której ty wstałeś, no? Nieważne, to nie jest o nim program, teraz idziemy do kibla. On mówi, ty, Rafał, ja od urodzenia jeżdżę, czegoś takiego to jeszcze nie widziałem, żeby kibel pikał, ty, ale jajca. A nie, już widzę, ty, dioda się świeci. Ja mówię, no i nic mi to nie powiedziało, no i co? Znaczy, kasetę masz już przepełnioną. Ja mówię, jak przepełnioną? Po dwóch sikaniach na autostradzie? I on mówi, widocznie nie była pusta. Ja mówię, czyli, że po ludziach tam jest nasrane jeszcze? Dokładnie to znaczy. Ja mówię, i co teraz? No musimy wyjść na zewnątrz, ja cię poinstruuję i to wyciągniesz. Słuchajcie, wychodzimy na zewnątrz, Kamil mnie instruuje, ja wykonuję. Są takie drzwiczki pod tym kiblem na zewnątrz, takie jak od zamrażalnika w lodówce starej. Otwierasz te drzwiczki, safe bez zamka, coś takiego. Czy nawet tam jest zamek, żeby nikt ci nie ukradł tego gówna, no. I tam jest taka zawleczka, mówi Rafał, no Jezus, wielka filozofia, wyciągnij tą zawleczkę, złap to i śmiało pociągnij, idziemy na górę, wylać te gówna. I mówię, ha, Kamilku, ustalmy jedną rzecz. Jakby to było tylko po nas, to ja nie jestem tak wrażliwy. Ale że to jest jeszcze po jakichś obcych ludziach nasrane, to jak mi chociaż kropla spadnie na mały paznokieć, ja się zażygam wszystkim, co zjadłem w życiu, rozumiesz? Wyżygam swoje jelita. Rozumiesz, że jest takie ryzyko, że woda, poziom wody w jeziorze Garda się podniesie, bo ja wyżygam się. Nic się nie stanie, to jest luksusowy kamper, ciągnij, idziemy na górę. No i ja to złapałem. Wy już wiecie, co się stało. Jakby się nic nie stało, to bym wam 10 minut nie pierdolił o tej kasecie. Ja to chwyciłem, jeszcze z otwartą japą, zaciekawiony. I z całej siły popatrzysiowemu. To się rozpieczętowało, te niebiesko-zielone z chemią jakąś, to prawda, ale jednak szczochy z papierem toaletowym, z takimi półstrawionymi tamponami, to chlusnęło. Ja poczułem, że mam albo udar, albo wylew, bo lewa część twarzy mi opadła i wszystkie włosy na lewej stronie mi stanęły na ciele. A nawet te włoski małe na palcach u stóp, taka rzeżuszka, stanęły. Kamil zrobił tylko... Ale ci się przelało, ty. Patrzę na moja się tarza w żwirze ze śmiechu po prostu na grzbiecie i już nie ma tchu, ona już nie ma czym oddychać. Kamil, co z tym teraz, bo mam jakiś włos w buzi, a nie miałem. Nie miałem na pewno. Poskładaj to, ja ci nie pomogę, poskładaj to. I idziemy na górę, wylać te gówna. No, dawaj. Bo... No i czy można lepiej zacząć dzień na urlopie? Za 500 zł netto za dobę ta furgonetka, kurwa, kosztowała. To wygląda jak taka walizka kabinowa. Normalnie wyciągasz to z kółkami, z taką, wiecie, trzymanką, jakbyś na lotnisko szedł. No tylko to jest mikroszambo, gówna twoje i innych użytkowników. I po prostu sobie idziesz, jak zdrowy psychicznie człowiek. Tutaj Włosi, Niemcy przy swoich kamperach za 7 miliardów złotych, twój jest jakimś kurwa biedakiem, sobie jedzą śniadanko, krosanciki w miodzie, i idziesz między nimi, już cię muchy namierzają, te kurwa najgorsze, te kolorowe ścierwa. Zobaczcie tego śmierdziela. Usiądźmy mu na wargach. I sobie po prostu idziesz. Bon appetit. Na górę, kurwa! Coś wspaniałego. Bajka, to właśnie wyczerpuje termin. Słuchajcie, po 8 kempingach nie przeszkadzało mi kompletnie nic. Kompletnie nic. Siedziałem w jakimś toju zasranym. Z jakimś pająkiem na twarzy. I nawet go nie przeganiałem. Mówię, jak jestem dzikim człowiekiem z lasu, nie kąpię się już tydzień. Niech chodzą po mnie zwierzęta, kurwa. Niech może złoży jaja w moim oczodole. I zostanę Spidermanem. Chuj wie, co się wydarzy. Po prostu nie przeganiam go. Niech sobie mieszka na mnie pająk, na moim ryju. Będę tak chodził, kurwa. Nic mi nie... Jakbyś był cały czas na rauszu. Nic mi... Lata mi to. Ten kamper jest rozjebany. Mi to lata. Mi to już jest obojętne. Już może by w zderzak jeszcze kopnę. Już jest mój kamper. Słuchajcie, nie przeszkadzało mi nic. Nawet brak seksu mi nie przeszkadzał. A musicie wiedzieć, że jak planujecie takie wakacje kamperem czy przyczepą kempingową, obojętne, generalnie na kempingu nie uprawia się seksu. Dlaczego? Bo niezależnie od tego, z czego, co tam masz, czy przyczepek, czy kampera, twój apartament jest zrobiony z dykty i ona nie będzie uprawiała seksu, bo wszystko słychać i ona się wstydzi. A jak ona się wstydzi, to se możesz pouprawiać seks, wiesz, jakie możesz se na leżance, właśnie tam na swojej leżance niebieską ręką od Heming. W tajemnicy przed własną dziewczyną. Ugh.
Albo taki seks sobie możesz sobie poprawiać taki seks, jakbyś u teściów na noc został. No to wiesz, jaki to jest seks, taki na boczku, prawda, taki bioderko w bioderko. Ale to jest raczej takie huchanie do ucha. Bez klaskania, halo, bez klaskania. Teraz nie dochodź, bo mama idzie z zupą na balkon. Teraz nie dochodź. I matka z gorczkiem. W papilotach. Ona się robi sztywna jak kot nad wanną. Jeszcze się ściaśnie robi, weź wytrzymaj, kurwa. Jej matka jest 7 minut na balkonie, a nie pali. Nie wiem, co ona robi. Patrzę, czy Hondy Jazz jej nie zajebali. Może nie wiem, co ona robi. I wraca za 7 minut bez gorczka, widać ją. Przez tą szybę w drzwiach pokojowych widać ją, że wraca. Na chwilę się zatrzymuje. Idzie. Teraz możesz. Cicho! Bo się zorientują. Cicho bądź. Dwójka wnucząt z nimi śpi, oni się zorientują, że ze sobą supiacie. Kurwa, to jest niemożliwe. To jest nieprawdopodobne. No. Nie pal światła, nie pal światła. Mamy jakiś papier? Serwetka z Wigilii, może być? No niestety, przykro mi, ale serwetka z Mikołajem. Mikołaj się kompletnie nie spodziewał. Jak go pakowali w fabryce z innymi Mikołajami do paczki, że tak wyląduje, że tak skończy. Gdzie? W piździe po prostu. Bo... Ona tamuje po prostu. Samo życie, szanowni państwo. I ona teraz może iść spać. Nie, jeszcze nie. Jeszcze, a buziaczek. O, teraz lulu, teraz. No i rano jak tam, ta rano to już nie wiem, nie chodzę za nią rano, ale pewnie jakieś zrywanie tapet. To się wszystko zaschło, nie. Mikołaj wygląda, jakby go ktoś polał kwasem w Arabii Saudyjskiej. Jak ktoś jest pierwszy raz, to już jest najgrubiej, jakby... Żartuję, będzie wiele gorzej, będzie o wiele gorzej później, także sieć. Słuchajcie, ostatnia anegdota o kempingu, to nie jest kurwa wieczór z kempingiem. Ostatnia anegdota. Kemping numer 9. Rafał upada po raz trzeci. I ostatni. Nie zgadniecie, ona mnie kurwa znowu budzi. Rafał, wstawaj! Już jest trzecia! Wstawaj! Ale śmierdzisz, no wstawaj. Masz pająka na głowie, nie żartuję. Wstawaj. Rafał, trzeba wstawić pranie. Ruszysz się, trzeba wstawić. Wyobraź sobie, że w kamperze za 400 koła papieru nie ma pralki. Gdzie musisz iść? Nie zgadniesz? Fu! Na pagórek. Zapierdalaj na pagórek. Zrobiła mi taki tobuł wstydu. Na prześcieradło wyrzuciła zasrane rzeczy Tomka. Moje zaszczane na niebiesko, znaczy przez innych ludzi zasikane. Związała cztery końce. Taki smutny. Dobrze mi nie dałeś tego kija od szczotki. On wyglądał jak włóczyki z Muminków. Idź tam na górę, tam jest 700 pralek i suszarek. Idź tam, to wypierz, odwiruj i wróć. Dobra. No i idę, no kolejny wspaniały dzień. W japoneczkach, po szyszkach, 37, w pełnym słoneczku, kapie gówno z ciebie z tyłu. Idziesz 12 minut. Dochodzę, rzeczywiście jest 300 tych pralek. Ładuję, dostałem żeton, jakbym był troszeczkę niedorozwinięty. Dostałem żeton, włożyłem żeton, zamknąłem pralkę, start i pokazuję 2H. Jestem jednak turbo inteligentny, więc mówię, czyli że 2 godziny. I zaczął odliczać. Godzina 59. Już mam, szanowni państwo, wracać, ale patrzę na tego kampera i moją rodzinę bawiącą się przed nim i mówię, pierdolę, to wolę sobie tutaj te 2 godziny odpocząć. Popatrzę, jak się bęben kręci, wolę to niż w ciszy, kurwa, w ciszy, pobyć trochę w ciszy. Bez żadnego taboretu. Jeszcze, kurwa, robię uda, rozumiesz? Będę wisiał, wolę 2 godziny wisieć, krzesło robić, niż tam wracać. Słuchajcie, 2 godziny w ciszy zleciały jak dobra piosenka, jak 5 minut. Otworzyło się, przerzucam do tej suszarki na górę. Już mam wciskać, zamykać i wciskać start i chłop mnie ładuje w plecy. Puu! Excuse me! Not working! Ja już zgaduję. Okupanto? Mówi, no, not working. Ja, czyli, że nie działa. Yes, mówi, no to genialnie. Wszyscy jesteśmy inteligentni, wszyscy wiemy, że mokre pranie jest w chuj lżejsze niż suche, więc ten tobuł teraz waży 7 tyle, co ten kamper, kurwa, 3,5 tony. Wracam. Rzucam tą, mówię, kobito, ja się wykończę nerwowo. Słuchaj, dry not working, to jest nawet nieodwirowane, cieknie z tego gówno, to wszystko zaśmiergnie, że ten kamper jest rozbity z zewnątrz, to jeszcze zagrzybie w środku. Ja nie wiem, ojej, rzeczywiście.
oczywiście nieciekawie, ale już nie denerwuj się, Rafał. Ja mam pomysł. Rozwiesimy to w tym kamperze, jest gorąco, otworzymy okna, niedaleko jedziemy, 7 godzin, to to przeschnie, zanim dojedziemy na następne miejsce. Słuchajcie, mądre wyjście z sytuacji. Mówię, nawet fajnie to brzmi. Mówię, dobra, to rób to, ja się przygotowuję, uzupełniam sobie tachograf, jakbym na tirach nakurwiał. Dobrze, ruszamy, gdzie jedziemy, nawigacja. No i niby spoko, ale ja się odwracam, słuchajcie, patrzę, mówię, Jezusie Chrystusie. Czuję się, jakbym do kamienicy wrócił. Cała rodzina w kawalerce i pranie na sznurze pod sufitem dynda, kurwa, na sznurze śpiochy dyndają, rozumiesz? Zasrane. Mówię, Jezus Maria, pozasłaniaj rolety na autobanie, jak będziemy jechać, żeby ludzie nas nie widzieli. Przecież to wygląda tragicznie. Słuchajcie, jedziemy do tego miejsca, gdzie ja byłem pierwszy i ostatni raz niestety, jak na razie, we Włoszech. I jeden przystanek miałem we Włoszech, to było Maranello, bo tam jest Muzeum Ferrari. Obok jest fabryka Ferrari. Ja mówię, jak jestem pierwszy raz, ja muszę jechać do Maranello i zobaczyć to muzeum. Jedziemy. Daleko? Mówi, niedaleko, 6 godzin. No to jedziemy, obojętnie, tak jak gibnięci w losowych kierunkach jeździliśmy cały czas. Dojeżdżamy, słuchajcie, na miejsce, parkuję, ręczny, z lewej strony, bo tutaj jest schowany przy drzwiach, to jest kurwa tir, dobra. No i mówię, dobra, idziemy. Ty, one nie idą, bo 2 godziny to jest bardzo długo. Poza tym to jest drogie wejście. Poza tym te wszystkie auta są stare i drogie i w ogóle podobno nie do kupienia i czerwone. Nuda jak skurczybyk. Więc one nie idą. Więc ja mówię, Kamil, i kurwa, bardzo dobrze. I pójdziemy sobie we dwóch. 2 godziny odpoczynku przy pralce, 2 godziny w muzeum. 4 godziny z odpocznę przez te 2 tygodnie. Prawie pod rękę poszliśmy. Idziemy, chodź, idziemy i bardzo dobrze. Słuchajcie, i tutaj się musimy zatrzymać i zrobić pauzę. Wy wiecie, jak ja tworzę komedię, jak ktoś jest pierwszy raz na moim stand-upie albo w ogóle na stand-upie, to już się pewnie zorientował, że ja ze zwykłych życiowych rzeczy często robię komedię polerując, tuningując, przekoloryzowując, żebyście co mieli rozrywkę, zabawę, żebyście odpoczęli. Szanowni Państwo, historia, którą za moment powiem, jest 1 do 1. Specjalnie się zatrzymuję i to podkreślam, bo jakbym siedział na waszym miejscu, to bym kurwa sam sobie nie uwierzył, rozumiesz? Nic jest niedołożone. Teraz się trzymaj, kurwa, tych podłokietników. Teraz uważaj. Poszliśmy sobie z Kamilem, oglądamy Ferrarki. Jakie wspaniałe. Ci z obsługi już, wynoście się, wasz czas już minął. Jeszcze błagam, 5 minut, jeszcze nas nie wyrzucajcie. Prosimy, wypierdalać. Dobra, do widzenia. Słuchajcie, i tamte przez 2 godziny stwierdziły, ta jedna stwierdziła, że 2 godziny to jest bardzo długo. I ona zacznie robić obiad. Dookoła w Maranello knajpy pootwierane, Włosi siedzą, cappuccino, slimki, okulary Prady. Siedzą, ale knedli nie ma. Ale knedli nie ma, a za nią knedle chodzą, odkąd ona wyjechała z Polski. Co zerknie w lusterko, to knedel z tyłu biegnie. Chodzi za nią knedel, rozumiesz? Z truskawkami, więc ona będzie robiła teraz knedle. A moja ją przebiła po stokroć, bo stwierdziła, że to pranie, jak ten bus stoi, to ono jednak zgnije i rzeczywiście może zaśmiergnąć to wszystko. I ona te najważniejsze kilka rzeczy chociaż rozwiesi na małym sznuruniu przed kamperem. Pamiętajcie, proszę, miejsce akcji. Parking pod Muzeum Ferrari w Maranello. Wyrzuca nas obsługa, bo już jesteśmy za długo. Wychodzimy zadowoleni i wypoczęci z Kamilem. Ja patrzę w stronę naszego miejsca parkowania i się poczułem, jakbym bam, genialnego sierpowego przyjął na żuchwę, bo mi zawirowało wszystko. Mówię, Kamil, przytrzymaj mnie, bo ja chyba śnię. Zobacz, co one tam odjebały, bo to jest chyba nie... Ty, z tego, jak to się nazywa, z przyczepy, z szyberdachu, zimnioki parują. Kamper z bagażnika jest do połowy rozgrzewany, tyle co miała siły, to powyciągała. I to wszystko jest otoczone sznurem z praniem, rozumiesz? Ja mówię, biegnijmy tam, kurwa, bo widzę, że chłop z knajpy obok jej z biodra robi zdjęcia telefonem. Kamil, biegnijmy tam, bo to zaraz coś się wydarzy, biegnijmy tam, no. Słuchajcie, przybiegamy i coś we mnie pękło, normalnie zawadłem. Mówię, co ty tutaj odjebałaś za obozowisko harcerskie, co wy tutaj robicie, Jezus Maria. I mówię do Kamila, byś raz tą swoją opierdzielił. Kamil, ja też bym w sumie knedle zjadł, ja też bym w sumie... Mówię, kobito, co, a moja dumna, a mówiłam ci, że gwiazdor się będzie prania wstydził, mówiłam, teraz uwaga, mówię, jak się wstydził, kobito, zaraz karabinieri przyjadą z całym oddziałem do spraw uchodźców i... Kurwa, wszyscy będziemy okupanto, rozumiesz? Aresztowani na te dyrytki od szuflady, rozumiesz? On się wstydzi. Mówię, no przecież kobieto, żeby się do ciebie dopasować, ten musiał z bagażniczka wyciągnąć, przepraszam bardzo, akordeonik.
który ma mnóstwo biało-czarnych przycisków, chuj wie do czego z prawej strony. To są chyba czekoladowe guziki. I jakieś dwie, trzy pioseneczki cygańskie przykurwić. O, już komar do mnie przyleciał, do akapaniamentu. Ma pewnie malutki tamburyn, proszę bardzo. Bo żyć w taborze, laj, laj, to cygańska rzecz. Laj, 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 laj. Ta z knedlami, laj, 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 laj. Moja ze śpiochami, lej, 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 lej. Łódź wjechała, EL, kurwa. Tak się obróciłem o tym. To jest jednak parking, nie wiem, oczekujcie, że... że to będzie czysto na parkingu, no. Dobra, koniec, kurwa, nie chcę mi się już o tym gadać. Już się oczyściłem i już się wkurwiłem drugi raz, jak sobie przypomniałem. Grochówka nad ogniskiem, kurwa. Będziesz jod? Nie, będę skakał przez to. Zobacz, zakłaki, upolowałem recepcjonistkę. Trzeba ją oskalpować. I kurwę do ognia, no. Kurwa mać. Nie do powiedzenia ludziom. Dobra. Dobra, Jożko. Tytułem końca, kochani, tej historii. Myślę, że takie wakacje są dla ludzi, którzy, nie wiem, chcieli zostać, nie wiem, kierowcami tira i coś poszło nie tak. No ja nie wiem, kurwa, i muszą się mordować teraz w biurze. Nie mam pojęcia. Słuchajcie, ja doszedłem do wniosku, gdzieś to się koło mnie wydarzyło, gdzieś poza mną, że ja się przez te 2 tygodnie za kierownicą, to jest ciężka praca. Zacząłem zachowywać mentalnie jak kierowca tira. Już wyjeżdżamy z Włoch, jedziemy już na Słowację. Ostatnia knajpa. Jeszcze muszę zjeść włoską pizzę. Wpisuję w Google Ristorante del Pizza del Lasagna, przypomina mi się poród, no nieważne. Wpisuję. Jedziemy i ja nie podjeżdżam pod całą knajpę. Ja się zatrzymuję skrzyżowanie wcześniej, ja sobie wysiadam i ja sobie poboczem idę zobaczyć, kurwa. Z Petkiem, jak jechałem, nawet Aikosów nie dźmuchałem, kurwa, nagle RDG setki, kurwa. I sobie idę zobaczyć, kurwa, czy ja tam w ogóle, kurwa, wjadę? Czy ja tam nawrócę, kurwa, jego mać? Czy ja tam bezpiecznie mogę zostawić maszynę, kurwa, wiesz? Normalnie zacząłem się w tirowca. Wyjechaliśmy ze Słowacji, wjeżdżamy już do Polski. Ja cały slang na CB, tirowców, wszystko już znałem. Normalnie nikt się nie orientował, że ja nie jestem tirowcem. Wjeżdżamy. Kolego w manie, zapal sobie świeczuszki, bo cię słabo widać w tę ulewę. Już bliżej Łodzi, bliżej centralnej Polski. Koledzy, jak tam pod Piotrkowem Rumunki stoją, bo mam wolne 3,5 dychy. Stoją, stoją, bo muchy latają nad lasem. I moja obok, na. Co no, kurwa, co no? Wkurwiaj mnie lepiej. Ostatni raz cię w trasę wziąłem, mnie wkurwiasz zawsze. Co? No kurwa! Nie zagaduj mnie, w grzybiarkę zajebał. Zawsze mnie na manowce sprowadzisz, jak cię zabiorę. Chuj mnie obchodzi twój urlop. O, następny urlop siedzisz w domu, chuj mnie to obchodzi, rozumiesz? Kurwa, nie becz. Nie becz, kurwa! Żartuję przecież. No. Nie będę się napierdalał przecież. No. Niedziela jest, nie? Może za dużo, nie? Może się jakiś kierowca tira obrazi. Czy się nie, myślicie, jak? Nie wiem. Nie wiem, kurwa. Mam problem. Mam problem. To jest, jesteśmy w Katowicach, Spodek. Następna taka duża sala i ostatnia, szanowni państwo, to jest łódzka Atlas Arena. 13 tysięcy widzów. Cała moja rodzina, sąsiedzi, wszyscy z poprzednich, kurwa, prac. I muszę wam powiedzieć w tajemnicy największej, że ojciec mojej dziewczyny właśnie jeździ na tirach. I się, kurwa, zastanawiam. Zastanawiam się po ludzku, czy się chłop nie obrazi, że wiecie, że cały program będzie mu się podobał do tego momentu. I w tym momencie zrobi Śmiał cofać takim zestawem, to byś się zesrał, gnoju jeban. Zabieram zaraz Tomka, córkę i wypierdalamy. Wiesz, wkurwił. Wkurwił mnie, pajac. Przez tą podróż, słuchajcie, doceniłem też, muszę na obronę powiedzieć, doceniłem pracę tirowców. To jest bardzo ciężka praca, muszą się użerać z tymi od tego ruchu, z tymi krokodylkami, nie wiem jak to się mówi, z tymi się muszą użerać, z tymi, kurwa, z tymi tirówkami, kurwa. To teściowej się może nie spodoba, nie? Ach, chuj mnie to wchodzi w sumie. Na pewno się jakoś tirowiec użera z tirówką. Nie wiem jak, ale jakoś się, nie wiem co, on coś źle robi. Słabo ciągnie na przykład i on jest wkurwiony.
No ciąg, kurwa, mocniej, co ty? To tak słabo ciągniesz, Ilona, co ty odpierdalasz, no? Za 3,5 dychy bardzo słabo ciąga, co ona robi, kurwa? I przy niej na siebie radu. Słuchajcie, Ilona w seledynowej miniówce pod Piotrkowem chujowo ciągnie. Ja nie polecam, 3,5 dychy wyjebane za okno, no. Daję jej normalnie jedynkę na Google'ach, zaraz jak skończę, no. Odejdź, bo mnie wkurwiłaś, miałem się zrelaksować. Czumkasz i czumkasz, jak w domu bym był, kurwa. Nie wypluwaj tutaj. Nie wycieraj mordy w proporczek, bo się wkurwię się zaraz, Ilona. Wynoś się z mojego apartamentu, wynoch. No i ona wychodzi, obrażona, ta wypierdala, no nie wiem. Ale on jest wkurwiony, ale jednak trochę zadowolony, bo fajna. Łeb miała tłusty, fajna. Nie wiem, czy wiecie, ale dobra tirówka musi mieć tłusty łeb. To jest... Tylko hi-hi-hi-hi-ha to jest know-how, żeby nie było, że zaraz stąd wyjdziecie i wszystkim zaczniecie opowiadać. Ja znam to, nie pytajcie skąd, ale wiem, że tirówki zamiast tego lakieru do włosów sprayu używają plaka. Używają plaka. To jest taki afrodyzjak, kurwa. Raz komary jej nie wpierdalają w lesie. I dwa ją czuć z daleka, jak sobie jedzie tirowiec. Otwarte okienko RDG seta. I od razu czuje wanilię i w hebel. I wie, gdzie szukać od razu. Jakbyście widzieli jakieś tira w rowie, to wiadomo, poczuł wanilię i poszedł szukać. Ilona, chodź tu, Ilona wraca. Żartuję. Kochani, ja nie jestem tirowcem. Mało brakowało. Nie jestem tirowcem, jestem komikiem, a też się muszę użerać z prostytutkami. Z wyrole tylko. Wiem, że to jest ciężki setup żartu. Ja mam świadomość, ale chcę wam opowiedzieć. Chcę z wami się podzielić moim bólem, bo to jest taka historia o byciu osobą rozpoznawalną. Niektórzy myślą, że bycie osobą rozpoznawalną w naszym kraju to jest sam creme de la creme. Przykład, jak może być przejebany. Ostatnio szantażowała mnie prostytutka transwestyta. Historia jest autentyczna, słuchajcie. Dzwoni do mnie mój kumpel. Znaczy nie on jest prostytutką transwestytą, żeby... To nie jest tak, że wiesz, Lotek do mnie dzwoni wieczorem. W kitkach. Umazany szminką jak Joker. I w miniówce kulfony mu wystają, kurwa, z miniówki. Ściśnięte, kurwa, bo się z Krzysiaka pista zrobiła. Cześć, Rafał. W co jesteś ubrany? W kalesony, a co? Nic, kurwa, nie wiem. Dzwoni do mnie mój kumpel, ten, który odbiera numer na Facebooku. Jak wejdziesz na Facebooka na moje konto, tam jest numer telefonu. Mój kumpel odbiera ten numer i dzwoni do mnie o 14 w biały dzień i mówi: cześć, Rafał, jesteś sam? Wiecie, panowie, co to jest za pytanie? Mówię: tak, jestem sam, idę do urzędu, zobaczę się. Słuchaj, jest coś, o czym nawet ja nie wiem? Mówię: myślę, że jest w chuj takich rzeczy. Nie znasz na przykład tablicy Mendelejewa, zresztą tak samo jak ja i większość normalnych ludzi. Myślę, że w chuj rzeczy nie wiem. Ale wiesz, o co mi chodzi o tobie, jakaś taka tajemnica, że się wstydzisz, że nawet najebany po wódzie nigdy mi nie powiedziałeś. Ja mówię, a? Sram na stojąco, a skąd się dowiedziałeś? Mówi: Rafał, nie czas na żarty, kurwa, bo jest awaryjna sytuacja. Mów, czy jesteś jakiś. Ale o co ci chodzi? Mówi: dobra, bo dzwoni do mnie jakaś kobita z Krakowa. A w zasadzie to dzwoni jakiś facet. I co, nadal ci nic nie świta, Rafał? Mówię: czy ty jesteś najebany o 14? Mów, o co ci chodzi? Dobra, dzwoni do mnie prostytutka transwestyta z Krakowa, Rafał, i mówi, że ma nagranie z tobą, jak ty jesteś w jakimś, kurwa, apartamencie w Krakowie. I że korzystasz, kurwa, że korzystasz z usług, no że ruchasz typa w sukience, że korzystasz z usług tej prostytutki. Ja myślę sobie, jest przestrzeń na żart i mówię: no i co? On nie klaskał. Jest długa pauza i on mówi: no nic, rób se co chcesz, Rafał, nie? Tylko oni powiedzieli, że jak nie zapłacisz im, bo wysłali numer konta, to oni wrzucą film do internetu, jak ty dymasz tego chłopa. Ja mówię: ty, co są jacyś komicy, którzy jeszcze nie wytrzeźwieli, albo jakieś RMF nosel kręci, jakieś gówno, powiedz, żeby wypierdalał. Ale na pewno, Rafał, nigdzie nie byłeś. Ja mówię: bo ci kopa zasadzę w dupę, jak cię Bo wiesz, ja wpisałem ten numer w Google i to rzeczywiście jest prostytutka z Krakowa transwestyta. Ja mówię: no nie neguję, no może być, może to jest jakaś kurwa, ale no nikt nie może mieć takiego nagrania, ja nie chodzę do zwykłych prostytutek, więc nie ma takiej możliwości, no. A nawet gdybym chodził, no to myślę, że jakoś bym się zorientował, że ta prostytutka to jest jednak transwestyta. Nie wiem jak, kurwa. Robimy 6-9, ja mam jego jaja na czole i myślę sobie: kurwa, jaka ta dziewczyna ma wielką łechtaczkę. Z włosami, tak jest ze szwem po środku, nie wiem, że jest jakaś latynoska. Jak ona dojdzie, to rozjebie hotel, kur... To co mam powiedzieć? Powiedz, żeby wypierdalał!
Dobra, nie denerwuj się, tak powiem, na razie. Ty dzwoni do mnie za pół godziny, mówi: Rafał, oni idą w zaparte. Mówią, że jak jesteś taki chojrak, to rzucają ten film do internetu, to żebyś był przygotowany, bo będzie dzisiaj o tobie głośno w internecie. Ja mówię: kurwa, niech ci podeślę link, ja to wrzucam u siebie na Instagram, na relację. Jak ma być w internecie film, gdzie Rafał Paczyś dyma chłopa w sukience, ja muszę mieć w tym udział swój w zyskach, bo to będzie viral na pewno. Niech ci podsyła, ja to jeszcze podbijam. Mówi: dobra, Rafał, powiem, że wypierdam. To ja, wiecie, wrzuciłem tą słuchawką na 100% przekonany. 100%, nikt nie może mieć takiego nagrania. Koniec. Rzuciłem i nagle 1% pewności gdzieś mi spierdol. Mówię: czy przeciąg, kurwa, zabrał ten 1%, czy mi... Mówię: zaraz, Kraków. Ale niemożliwe, nikt nie może... Oczywiście nikt nie wrzucił niczego do internetu, klasyczna próba wyłudzenia pieniędzy. Tylko wiecie, co jest najciekawsze i jednocześnie najstraszniejsze w tej historii? Że ten gość, który odbiera ten numer na Facebooku, to nie jest gość tam z agencji pracy, że tam od 2 lat tam pracujemy razem. Znamy się dekadę, znamy się 15 lat ponad od takiego chłopczyka i gość po tak długiej znajomości przyjął za prawdopodobne. Rozumiesz, jaki ból, że Rafi grał sobie w Krakowie, dziękuję bardzo, byliście wspaniali, do widzenia. Grał sobie w Krakowie, wrócił do hotelu, kąpił, szedł sobie na dół do restauracji, tam siedziała fajna niuńka, fajna dupeczka w czerwonej, obcisłej sukience, z podejrzanie szeroką żuchwą i jabłkiem Adama, ale Rafik i tak na twardo. Dobry wieczór. On ma w chuj na włosów na ręce, tak jak ja, ale ja wręcz przepadam, kurwa, ja lubię. A co taka ślicznotka robi sama w tym bezdusznym hotelu? I ona mówi: ładuję browara, kurwa! A co? Chcesz się pierdolić? Ja mówię: z największą przyjemnością. Idziemy pod rękę się pierdolić na górę, ja mam jaja na czole, fajne afterparty, fajnie. A druga rzecz, kochani, szanowne panie i szanowni panowie też, wyobraźcie sobie sytuację, że wracasz w robotę normalnie z roboty, tak jak ja wracam i moja dziewczyna mówi: no i ja, jak tam w pracy? Ja mówię: normalnie. Szantażuje mnie prostytutka transwestyta. No wiecie, musiałem jakoś o tym powiedzieć, bo jakby rzeczywiście ktoś na Snapchacie możesz zamienić twarz, jakieś gówno wrzucił do internetu i bym o tym nie wspominał, to by było w chuj podejrzane. I ona mówi: aha, co? Słuchajcie, wstała na równe nogi. Jak to cię szantażuje? Ja mówię: no, że całą rozmowę jej przytoczyłem. I ona mówi: ale nikt nie ma takiego nagrania, że widać, że ty jesteś u jakiejś kurwy. Ja mówię: no pewnie, że nie ma. Zawsze jestem w kominiarce, jak rucham. Nie widać mnie w ogóle. Widać tylko kominiarkę i tą sukienkę. Ja go rucham po prostu w dupę, no. Ojej, wiesz, o co mi chodzi? No, że nie mają takiego filmu. Ja mówię: no nie, no nie chodzę po kurwach transwestytach. Zot. Dobrze, bo to by było gorsze niż zdrada z kobietą. To by było coś strasznego. To aż mi ciarki przeszły. Ja mówię: no dobra. I niby się rozeszło po kościach, ale ja 40 minut później rozładowuję zmywarkę i czuję na nerach jej wzrok jak laser. Mówię: co ty się tak przyglądasz? Nic. Bo coś mi się przypomniało, wiesz, taka sytuacja. Mówię: jaka? Jak wróciliśmy kiedyś od mojej mamy z imienin i ty byłeś troszeczkę cyknięty i zaproponowałeś, ja ci odmówiłam, bo to trochę głupio mi o tym mówić, odmówiłam ci, bo to jest jednak ból dla kobiety. Ja mówię: przestań, kurwa! Przestań! To znaczy, że to, że ja kiedyś zaproponowałem po pijaku anala i ty się nie zgodziłaś, to nie jest tak, że ja jadę pierwszą trasę do Krakowa i po występie, kurwa, laptop, Roxa, kurwa, Roman full service, jaja na czole, transwestyt. Nie! No nie! To jest nie koniec jeszcze, czekaj, kurwa, mogą być brawa. Ty, uważaj, teraz uważaj. Atmosfera, wiesz, jaka jest na chacie? Prawdopodobnie mój chłopak rucha typu w sukienkach. Jest trochę dziwna. Idziemy spać, ja jestem wykończony psychicznie i fizycznie, bo 50 tysięcy złotych chcieli ode mnie wyciągnąć szantażyści. Kładę się, mówię: Boże, kurwa, nie, żeby ten dzień się już skończył. To ona się wsuwa ze swojej strony, ona się wsuwa, dupinkę tak wsuwa i robi... Ty, jest 40 minut. Szanowni państwo, ja słyszę, że ona myśli.
Nie wiem, czy pamiętacie stare pecety, jak przegrywałeś dysk C na D, program FAIS, to ten procesor jak nakurwiał, to nawet ta dioda chodzi. Tam RAMu brakuje, tam wszystkie kurwa zwoje. O czym tak myślisz? Ona się odkrywa tak zamaszyście i mówi, bo wiesz co, Rafał? Ja to przemyślałam. I jak ty masz takie potrzeby, jak ty bardzo chcesz, to przecież ja jakoś wytrzymam. Mówię, kurwa ma! No pewnie, że chcę. Dawaj na boku, spróbuj. Kochani, ankietę zrobimy. Zrobimy ankietę. W ankiecie nie biorą udziału ludzie, którzy mieszkają w domach jednorodzinnych, w willach, w rezydencjach. Nie chcę was, kurwa, teraz słyszeć, bogole. Udział biorą ludzie, którzy mieszkają w mieszkaniach, w bloku, w kamienicy. Teraz jest ankieta. Fani psów, mam na myśli czworonogów. To znaczy, że jesteś, masz mieszkanie w bloku, ale to cię nie interesuje. Możesz mieć nawet doga niemieckiego, bo twoje życie bez psa jest bez sensu. Kochasz psy, ludzie, dajcie brawa. Ile takich ludzi jest w Spodku? Dużo. A teraz ludzie, którzy właśnie mieszkają w mieszkaniu i twierdzą, że pies to kłopot w mieszkaniu, trzeba wychodzić, jesteś uwiązany, może coś zniszczyć, czasami jebie, jak chcesz jechać na wakacje, to musisz tam matkę prosić, znajomych, brawa takie osoby. O kurde, ludzie. O, dużo, dużo. Z reguły jest odwrotna proporcja, ale cieszę się, że jesteście ze mną szczerzy. Mam jedną historię, historię pewnego psa, nie mojego, starej Tomka, może kojarzycie. Lubię, kurwa, ten żart, on tak wchodzi jak piłka w siatkówce, taka w plażowej, że tak, o, nie wejdzie, o, weszło, chora. Jest moja pokrętna logika, pojebana. Stara Tomka to moja konkubina, rozumiesz, o co chodzi? Mówię po polsku, a chuj, no nie wiadomo, dobra. Słuchajcie, ona miała tego psa, jak żeśmy się poznali. Ja kupiłem wtedy swoje nowe pierwsze mieszkanie i jedyne jak dotąd w bloku. Wiecie, że mieszkałem w bardzo nieciekawej kamienicy w Łodzi, tak zwanej Melinie. No i kupiłem w nowych blokach mieszkanie i byłem tym mieszkaniem zachwycony. I ona co chciała? Przyprowadzić tego psa do tego mieszkania i zaczął się pierwszy konflikt, bo ja mówię, że nie chcę, bo on się zesra, zaszcza coś pogryzie. No nie chciałbym, moja dziewczyna mówi, że to jest super pies, że ona by, słuchajcie, w końcu wyszło na to, żeśmy zamieszkali ze sobą i ona pierwsze 3 miesiące codziennie jeździła do swojej matki wyjść z tym psem wieczorem. I wiecie, po złości ja już się kąpił, la 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 la, ona co kąpił, la 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 la. Paniczowi przeszkadza pies w domu, muszę jechać do matki teraz wyjść z psem. 3 miesiące. W końcu przyprowadziła Czarną, bo tak się nazywał pies i mówi, słuchaj, moja matka pracuje ileś tam dni z rzędu, potem jest długi weekend, nie ma jej na chacie, Czarna musi do nas przyjechać na weekend, musi u nas zostać 3 dni. Ja mówię, no dobra, 3 dni, kurwa, niech zostanie, nie? Wy wszyscy znacie życie i kobiety i wy już wiecie, że ten pies, kurwa, został z nami na zawsze. W środę ją odwiozę. W 75. środę już, kurwa, nie pytałem. Po prostu pies został. Słuchajcie. Szybki rysopis psa, żebyście mieli obraz psa w głowie. Czarna suka marki Kundel. Wiek na oko, nie wiadomo, bo znaleziona w mróz na ulicy. 270 lat. Znaki szczególne, jakby zniknęła. Nie żadne tam chipy policja, tylko znaki szczególne. Śmierdzący oddech, śmierdząca sierść i puszczanie nieprawdopodobnie jebiących bąków. Słuchajcie, jeszcze takie bąki, słuchajcie, takie perfidne, takie jak my ludzie puszczamy w marketach, czyli ładujesz i uciekasz na dział obok, żeby nie było na ciebie. O, lutownica, może jednak lutownica. Może będę składał kuchnię jednak. Tam przed chwilą ser Gołda oglądałem i nagle, o, ładowarki, o, rozumiecie, o co chodzi? Takie bąki, coś takiego. No nieważne. Siedzę, on jest ten pierwszy dzień z tym psem sam na sam, moja dziewczyna gdzieś poszła, oglądam sobie meczyk, leżę sobie na kanapie i słyszę takie nawet nie bąk, ale taki to był taki dźwięk, jakbyś dętkę w rowerze przebił, wiesz, taki wilgotny, taki z farfoclami, taki... Coś takiego. Taki dźwięk... O, taki, wiesz, o co? Taki dźwięk, jak kobieta czasami puści bąka, nieodbytem. To jest, wiesz, jaki ten... O, coś takiego. Rozumiecie? To czasami puszcza coś takiego. Napowietrzyłeś ją! Nie słyszałeś tego. Najczęściej, jak już po nas gołym dupskim idzie do łazienki. Mydlane bańki, to są mydlane bańki. Może w Jordankach jednak nie przystoi takie, że...
Mydlane bańki. Nie. Pierdnęłaś pizdą. Odróżniam mydlane bańki od pierdów pizdą. Czyli napierdzisz ten mały pojemniczek, nie zakręcisz i pod zonie sprzedasz dziecku. To jest zupełnie co innego. No dobra, nieważne, psie miało być, no. Oglądam sobie i nagle słyszę... I czarna z ogonem pod psiochą, taka przy ziemi, spierdala po prostu do sypialni i mówi do mnie... Spierdalam, Rafał, Jezus! Co ja żarłam? Jaki dzbuk! Siedź se sam w tym dzbuku, ja idę do przewietrzonej sypialni, na razie, hej! Ty szczypie w oczy, rozumiesz? Ja normalnie mam taki, Jezus Maria, jakby mnie ktoś uderzył w potylicę, no. No patrzę w telewizor, telewizor się opuścił na uchwycie. Bąki gnące stal, to jest nieprawdopodobne. Samsung, tragedia, słuchajcie. No ale nic, moja dziewczyna mówi, że to jest stary pies, ma właśnie 270 lat. Jest nauczona załatwiać się na dworze, więc nic nie zasika. Nie ma już cieczki, bo jest za starym psem. Ma stare wypadające zęby, więc nic nie pogryzie. To jest anioł. Anioł! Musiałby się wydarzyć cud, żeby ona coś zniszczyła. Szanowni Państwo, na cud czekaliśmy w pierwszy dzień jakieś 6 godzin. Jakieś 6 godzin, wieczorem sobie wyszliśmy, tak jak dzisiaj sobie wyszliście na eventik, nie było jeszcze Tomka na świecie, wyszliśmy na jakiś eventik, tam było troszeczkę alkoholu i pod naszą nieobecność zerwała się burza. A czarna, jak większość normalnych psów, bardzo bała się burzy. I jak jeszcze mieszkała z jej matką, to zawsze się chowała, jej matka ma taką starą, żeliwną wannę na takich nogach stojących i zawsze się chowała pod tą wanną z cifami, z domestosami, żeby tam burza jej nie skrzywdziła, żeby zła moc burzy jej tam nie dosięgnęła. I tam się chowała zawsze na czas burzy. A jak się szykowałem na ten event, jak się szykowałem i sobie wyszedłem, to wiecie, nie zgadniecie, co zrobiłem? Ha, zamknąłem drzwi od łazienki. Fu! Kto tak robi, kurwa? Zamknąłem drzwi od łazienki i zadowolony poszedłem sobie na imprezę. I czarna wydrapała w takich drzwiach z karton gipsu, takie ukryte drzwi to się nazywa, czyli bez framug, nie widzisz zawiasów, takie równe ze ścianą. Czekałem dłużej niż na mieszkanie, kurwa, na te drzwi. Wydrapała w tych drzwiach dziurę na wylot. Ty, ja wracam z tej imprezy, troszeczkę po kilku drinkach, więc już na tak zwanej miękkiej nóżce. I pierwsze co do łazienki. Czarna pod drzwiami. Ja patrzę, po prostu światło wypływa z łazienki, kurwa. Przez ten otwór, rozumiesz? Mówię, chodź zobacz anioła. Chodź zobacz anioła, jakie jest zrobione drzwi są. Światło wypływa z łazienki, jakby Jezus brał u nas prysznic. Chodź zobaczysz. Słuchajcie, przechodzi. No i rzeczywiście rozjebane drzwi. I co teraz trzeba zrobić? Zobaczyć na klamce, co to była za firma, zadzwonić, żeby w poniedziałek przyjechali i wymienili drzwi na nowe, pomalować je w kolor ściany. I co zrobić? Zabulić za te drzwi. No kto ma zabulić? Przecież nie czarna. Ten pies nie ma żadnych oszczędności. Czy całe życie śpi, to się nie dziwię, że sobie nic nie odłożyła z pracy ani z renty. No nic, kurwa, nie ma. Ten pies puste kieszenie cały czas. Wiecie, też nie ma firm, które przyjeżdżają i ci mówią, ojej, pies ci rozwalił drzwi. Ile takie drzwi? 2 koła. Proszę bardzo, panie Rafale, 2000. Nie, niech się pan nie denerwuje. Czarna, nie rób tak więcej, nie niszcz panu drzwi. Zwłaszcza, że jesteś tu, kurwa, w pierwszy dzień. No, chyba, że coś takie. Są fundacje, które zbierają pieniądze na psy. Ja wielokrotnie charytatywnie występowałem. Zbieraliśmy, żeby im było ciepło w schronisku zimą. Ale nie ma firmy, która ci rekompensuje. Chociaż może jest jedna taka firma. Może jest, możecie w Toruniu też zobaczyć, albo w okolicach. Oni mają takie radiowozy niby nieoznakowane, ale rozpoznasz. Masz z tyłu na zderzaku albo na klapie taką czarną naklejkę, taki kontur psa z taką ręką i jest napisane nie krzywdź. Nie, ktoś tam już powiedział, słyszał, czyli potwierdza, są takie nie krzywdź tego psa. Ostatnio stoję w korku w Łodzi, patrzę na taką naklejkę i mówię, do kogo są, kurwa, skierowane te naklejki? Chyba do totalnych, kurwa, kretynów, no. Kto normalny? Siedzi w korku w samochodzie, wraca do domu z roboty i se myśli, se wrócę do domu, to se tak, kurwa, skrzywdzę psa, własnego psa, kurwa, tak se skrzywdzę, wejdę z zakupami, postawię w przedpokoju i od razu jej kopa zajebie z całej siły, jaką mam w nocy, kurwa, żeby jej oczy wypadły, tak, kurwa, skrzywdzę tego psa. I nagle widzi taką naklejkę i mówi, albo nie, albo nie, albo nie. Jestem jebnięty, psa będę krzywdził. Mój sąsiad ma taką naklejkę na Hyundai i30. Mówiłem wam, że byłem troszeczkę cyknięty. Już się prawie kładę do łóżka i mówię, ty, Michał ma taką naklejkę. Idę do Michała na chwilę. No, nigdzie nie idź, znowu nam zrobisz wstyd. Nigdzie nie idź. Zaraz. Facet jak ma pomysł na żart pijany, to go nie powstrzymasz. Przykujesz go do kaloryfera, będzie z kaloryfera tryskała woda i on z kaloryferem będziesz chcę robić żart. Nie zatrzymasz. Poszedłem do chłopa, którego wtedy 3 razy może na oczy widziałem, 23:40 i ja mu ładuję w drzwi. On otwiera bez koszulki, spodnie rozpięte. Cześć Rafik, co się stało? Mówię, te! Mam psa pierwszy dzień. Anioł.
Anioły, kurwa, robiły dzisiaj na górze przemeblowanie. Słyszałeś, burza, kurwa? No i co? No i to właśnie, że mi anioł wykurwił dziurę w drzwiach. Na wylot przyśwituje, Jezus bierze prysznic. On mówi, stary, co mnie to obchodzi? Mówię, no co? Płać dwójka albo idę krzywdzić, kurwa. Mówi, Rafał, ty jesteś pijany czy jemnięty? Mówię, trochę tego, trochę tego. Na razie, hej. Ty, no mogą być brawa, ja się może bym na raz napił, no nie? Wracam do domu, poszedłem spać, budzę się i mówię do mojej... Oj, za mnie głowa boli. Ty, śniło mi się. Nie śniło ci się, kretynie, tylko poszedłeś i wstydu na nowym osiedlu znowu narobiłeś. Teraz pójdziesz czarno, bo ja się wstydzę do ludzi wyjść. Pójdziesz teraz czarno. I ja z czarną między blokami, klucze, żeby nie spotkać, a zawsze jak kogoś nie chcesz spotkać, to co? Zawsze, kurwa, spotkasz! Wychodzę, nie zgadniecie, on przy Hyundai'u i 30 klęczy i zrywa, kurwa, naklejkę. Siemano, Rafał, to moja kopita nakleiła, ty. Mówiłem, że to jest jakaś debilna naklejka. Pijana logika trafiła do chłopa, to jest niesamowite. Dobra, nieważne, innym razem kupiłem samochód. Kupiłem, to jest duże słowo, wziąłem w leasing. Nowy samochód, zawsze jak nie miałem pieniędzy, to miałem chujowe samochody, bo byłem naiwny i się nabierałem na słowo okazja. Jak w ogłoszeniu o samochód było napisane 3 razy okazja, jeszcze z wykrzyknikiem, to ja zawsze robiłem, o, ale okazja, o, o! Jechałem i kupowałem bez oglądania, raz w oponę, o, ale okazja, ja. Potem się okazywało, że ktoś zmarł w tym samochodzie w Dortmundzie i na pełnym słońcu leżał, kurwa, na parkingu tydzień, dlatego jebie w tym aucie. I jak jedziesz na autostradzie, to musisz bamboszami tłuc w te, wiecie, kratki od nawiewu, bo glizdy białe wychodzą. Po prostu tragedia jakaś. Nowy samochód z salonu, nowy. Słuchajcie, odbieram, jadę do domu pod blok. Mówię do mojej, zejdź na dół, zobaczysz to auto, był duży SUV. Zobaczysz to auto, jaki wykurwisty jest ten samochód. Dobra, tylko wezmę czarną, żeby też zobaczyła. Czarna idzie oglądać samochód. Nie wiem, czy tylko mnie to, kurwa, trochę dziwi, no ale nieważne. Ona idzie czarna z tyłu za nią. Aha! I moja dziewczyna mówi, Jezus, Rafał, rzeczywiście jakiś zajebisty, nie robił na niej wrażenia wcześniej, jakiś zajebisty jest ten samochód. Ja mówię, żebyś zobaczyła, rataka jest zajebista. Tu już przestała słuchać, już przestała, zaczęła oglądać. Nieważne, ona mówi, Rafał, musimy, teraz masz wolny weekend, pojechać w Bieszczady, przetestować ten samochód. Mówię, co tu testować, kurwa, chyba w fabryce już wszystko przetestowali, chyba wszystko musi działać, prawda? Nie! I to mówi takim tonem, że już, kurwa, wiesz, że się musisz zgodzić. Jedziemy w Bieszczady na pagórki przetestować. W Bieszczady z Łodzi jest niedaleko, 8 godzin w jedną stronę. Więc ja chętnie jak nad morze. Musimy pojechać, pojeździć tym samochodem, przetestować. I koniecznie musimy zabrać czarną! Ona uwielbia wycieczki do lasu. Mówię, no pewnie, że tak. Na chuj ma auto pachnieć chociaż tydzień nowością? Jak możemy taki wspaniały odświeżacz powietrza, czarny Wunderbaum, do bagażniczka wsadzić, żeby nam zrobił jonizację powietrza, prawda? W przyszłym tygodniu byłem umówiony na przedsięwzięcie szybko, też już nie będę musiał jechać. Wystarczy, że czarna się spierdoli. Wszystkie szyby przyciemnione metodą piecową. No pewnie, że tak. To jest bardzo droga usługa, bezfoliowo. Dobra, nieważne, jedziemy. Ty, Żgowa jeszcze nie ma. Żgów jest bardzo blisko Łodzi. Jak będzie stacja, to siczku, proszę cię, jak będzie stacja. Nie wiem, czy ona ma 5-militrowkę. Ja powiem, dobrze, będzie. Ja dzisiaj z Torunia wracam na raz i przyjechałem tu na raz. Ja się nie zatrzymuję. Z nią jadę, pierwsza stacja, zatrzymujemy się. Ona idzie siczku. Mówię, dobra, wezmę jakąś kawę, jak mam 8 godzin w te Bieszczady jechać. Dolałem ropy, idę, nie było nas, przysięga wam. Kurwa, minutę nas nie było. Czarna się nas tak nie mogła doczekać, że postanowiła wyskoczyć z bagażnika na tylną kanapę, do przodu, tapicerki skórzane, koniakowe skóry, kurwa, wybierałem 2 lata, do przodu się przerywa i zaczęła biegać z takimi szponami po całym samochodzie. Nie wiem, czy muchę ganiała, nie wiem. Jak wściekła! Najbardziej się nas nie mogła doczekać, jak już mnie zobaczyła, że już wracamy. Więc żeby to uczcić, zaparła się tylnymi łapami o ten tunel środkowy, przed nimi oboczek drzwi pasażera i zaczęła nakurwiać ile sił w tych siwych łapinach. Wracają, wracają, wracają! Kurwa, wracają, 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 jak ja się stęskniłam. Ja pierdolę. O, pan też się stęsknił, bo rzucił kawą i biegnie do mnie. Kurwa, mać! Ty, no ja rzuciłem tym latę i biegnę, przecież rozjebie to auto. Ty, podbiegam, otwieram te drzwi, nie będę budował napięcia, te drzwi są rozkurwione. I teraz nie powinienem, ale wiecie, jestem z Łodzi, ziemia obiecana i tak dalej. Nie powinienem takiej prywaty, ale jakbyście mieli coś skórzanego, my otworzyliśmy teraz taką firmę, jakbyście mieli wypoczynek w domu skórzany albo właśnie tapicerkę skórzaną w samochodzie, jakby się wam coś przedarło. My mamy taką teraz firmę naprawy door to door, bo moja dziewczyna to naprawiła od ręki. Moja dziewczyna zrobiła... Pod światło nie widać! Rafał, nie denerwuj się, pod światło nie jest. Gdzie ty jesteś, Rafał? A ja biegnę na A1 pod skanie, kurwa, z drewnem, żeby mnie zabiła na miejscu.
bo czuję, że skrzywdzę tego psa za moment. Chryste Panie, wracamy z tych Bieszczad. Ja wypocząłem w chuj. Tam jest bardzo dobry zasięg. Cały czas OLX, prawy boczek do BMW, kurwa, cały... Nie ma, rozumiesz? Ty, idziemy spać, wróciliśmy, oczywiście ja kierowałem 7 godzin, idziemy spać, ja się rano wstaję z kogutami i patrzę, i chyba podczas, to jest niewiarygodne, ale musicie w to uwierzyć, w Łodzi podczas naszego spania, podczas naszego snu, w nocy był u nas w mieszkaniu chyba Picasso, bo wyglądało to tak jakby akwarele barwy czerwonej, zamoczył sobie pędzel luniunek i poświęcił nam mieszkanko. Troszeczkę tutaj, kurwa, trochę tu na beżową kanapę, na chuj ma być nowa, tutaj dobrze. Ja wychodzę z sypialni, koguty komplet i gacie. Czy ona dostała cieczkę, czy ja śpię jeszcze, kurwa? Wstałaś? Chodź no tutaj, czy to jest krew z jej pizdy, czy... Czy ja śpię? I widzę, że moja dziewczyna nieudolnie aktorsko... Ojej. Rzeczywiście. Myślałam, że ona już nie dostanie cieczki, że już jest zastanę. Mówię, teraz w tą podłogę się, w drewnianą się wgryzają te plamy krwi, to jest w ogóle z włosami. Garda mi się przypomniała od razu, mówię, to jest z włosami. Ja tego nie wytrę, bo się zerzygam. Ja, ojej, nie denerwuj się, idź się wykąp, ja to zaraz ogarnę. Nie denerwuj się, nie interesuj się, idź się wykąp, ja to ogarnę. Znowu robimy pauzę, bo to jest znowu sytuacja. Jeden do jednego jest nic nie dołożone, ja w to nie wierzę. Idę się kąpać. Zimny prysznic wziąłem, żeby się ocucić. Timotej. Wychodzę i podłoga, słuchajcie, lśni. Rzeczywiście nie ma śladu. Na kanapie, nie wiem, czy solą sprała tą krew. Nie ma śladu nigdzie. Już historia ma dobiec końca, ale to jest jednak mój dom, więc nie może być normalnie. I czarna mnie gdzieś między nogami, słuchajcie, wyprzedza. I jest ubrana w moje bokserki Emporio Armani. Wymyślisz coś takiego, taką kurwa bazukę? Naciągnięte ma pies moje męskie bokserki Emporio Armani z paskiem, gumą Emporio, który jej się wrzyna w te zeschnięte, sfarfoclałe sutki, jej się wrzyna. Ja mówię, czy ty wzięłaś moje najlepsze bokserki i naciągnęłaś kundlowi nacieknącą psiochę? Moja dziewczyna mówi, tak. Jutro pójdę do sklepu, kupię jej takie psie pampersy. Mówię, dla mnie możesz jej kupić psie szpilki. Dlaczego wziąłaś moje najlepsze bokserki? Wycięłaś dziurę w tych bokserkach? Czarna ma, szanowni państwo, przewleczony ogon w kroku. Nie wiem, czy żeby było jej wygodniej, kurwa, mówię, czy ty pocięłaś te bokserki? Najlepsze bokserki wzięłaś nóż i pocięłaś... I moja się już zdenerwowała i mówi, najlepsze! Wzięłam te, bo ta dziura już była wypierdziana w kroku. Mówię, no mogła być. Już tylko raz jeszcze miałem założyć, już miałem do śmieci. Wiecie, ja niby jebać biedę, ale mała dziurka to tam, jeszcze założę. I tak wiecie, tygodniami potem masz bokserki z trzema nogawkami, kurwa. Ja nie zdejmuję do srania gaci po prostu. Brakuje mi takich dresów, jak te dupki z Instagrama, z ekspresem po środku po prostu, żeby moja się tam mogła dobrać do mnie. Nie wiem, kurwa. Tragedia jakaś, słuchajcie. I czarna chodzi z przewleczonym ogonem. Nawet czarna, nie podchodź do okna balkonowego. Ktoś ci zrobi zdjęcie, będziesz jutro na kundelku. Będzie podpis. Pies paczesia chodzi po domu bez stanika. Co za popierdolony dom, prawda? Słuchajcie, ale to wszystko jest nic. Oczywiście koloryzuję, żebyście się bawili. Te drzwi się odmaluje, ten boczek drzwi się dokupi. Fakt, te gacie były już do wyrzucenia. Ale nie ma nic gorszego niż życie w permanentnym smrodzie. No szanowni państwo, wyobraźcie sobie, cały czas jebie w domu. To jest nie... Mówię, słuchaj, ja miałem 4 psy w życiu, z czego 3 to były kundle. Żaden tak nie capił. To jest niemożliwe. Ja zabieram czarną do weterynarza, zapytać, czemu ten pies tak jebie. To jest niemożliwe, żeby pies tak śmiał. Idź, ja byłam u 4, żaden nic nie zaradził. Może twój jest jakiś taki, albo tyle zapłacisz i twój coś zaradzi. Mówię, czarna, do samochodu. Jedziemy do samochodu. Pojechałem do takiego weterynarza, który mi leczył wszystkie moje psy. To znaczy, że nie kumple, że na piwo, no ale się znamy, Rafał, tam nieważne. Stawiam mały gabinet, ciasny, to już mi się trochę kręci w głowie. Stawiam czarną na tym stole z kwasówki. Czekam chwilę, czarna pompuje, kurwa, balon. I wchodzi weterynarz i mówi, o, siemanko, Rafał, kopelat. Jezus, Rafał, jak ten pies jebie. Słuchajcie, no weterynarz nigdy tak nie mówi. Kurwa, tak się nie mówi. Nawet jak jest twoim kolegą, tak się nie mówi. Mówi, skąd ty wziąłeś tego psa? Co ty na działce ją odkopałeś? Co to jest, kurwa? Ona żyje w ogóle? Czarna, żyje, rusza cię.
Słuchajcie, ja mówię, powiedz mi, czemu ten pies tak jebie? Przecież ja nie mogę wytrzymać w domu. To jest nieprawda. Mówi, zaraz sprawdzę. Agata, daj mi maskę, bo już jest po koronie, ale dajcie mi maskę, bo ja bez maski nie dam rady. I zaczyna ją przeglądać też. On jest też trochę psychicznie chory. Zaczyna oglądać jej sutki. Ciućka te sutki, liże. Zagląda jej do odbytu. No to on oczywiście termometr wkłada. Trochę za dużo, bo wystarczyłoby dwa razy. On rucha ją ten termometr. Nie wiem, co on robi. Coraz głębiej wyciąga. On jest brudny. O Jezus, jak... Rafał, chcesz sztacha, bo to jest kurwa, to się nie przyjdzie, to jest drzewo sandałowe przy czarnej. Gówno świeże to jest po prostu naleśniki z czekoladą przy czarnej. Ja mówię, no pewnie, że daj. O, może jakoś wytrzymam. No nieważne, po grzbiecie to bardziej wygląda jak gra wstępna, pojebane. Po grzbiecie zaglądaj do uszu, tam jest miód, sam miód. I w końcu zaglądaj w zęby, okazuje się, że czarna ma zęby jak 50 cent w najlepszych latach. Czarno-złote, ty. On jej podniósł ten farfocel, ona parsknęła, chłop się zaciągnął, mało nie zemdlał. Mówię, chcesz jakieś wody? Wypierdalać. Wypierdalaj z tym z gabinetu. Podnieś Agatę. Ja wiesz, będzie wszystko... Kurwa mać, co to jest za pies? Ja pierdolę. Przecież mucha jej wyleciała z ósemki. Co to jest kurwa za pisko? Ja mówię, czemu ona tak jebie? Mówi, Rafał, z tych zębów jej tak jebie. Połowa jest do wyczyszczenia, połowa jest w ogóle od ręki do usunięcia. Ja mówię, no to dawaj kombinerki i po temacie. Mówi, co ty jesteś nienormalny? Tego się tak nie robi, ja się tego za żadne pieniądze nie podejmę. Ja mówię, dlaczego? No bo to trzeba zrobić pod narkozą. Nie wiesz, ile ten pies ma lat. On na oko ma 270 lat. Ja się tego, Rafał, za 5000 zł, ja się za żadne pieniądze tego nie podejmę. Mówię, już miałem nadzieję, wiecie, fiołków w domu. Mówię, no ale dlaczego, kur? Bo ten pies ma słabe serce i może po prostu narkozy nie wytrzymać. Mówię, słabe serce ma, mówisz. Bidulka! Ile za tą poradę? 50 zł. Powinienem wziąć 500, bo Agata zemdlała. Dobra, masz 50 zł. Chodź czarna do domku, chodź czarna. I tylko jadę do domu i się modlę, żeby mojej nie było w chacie, żeby jej nie było w chacie. Wchodzę, jesteś? Cisza. Od razu kino domowe pod telewizor, YouTube wyszukiwarka, przerażające burze kompilacje, kurwa. 7 milionów wyświetleń, ty, mówię, jak to jebnie. No muszą jej się łapy rozjechać, musi paść na miejscu. I nie to, że włączyłem i coraz głośniej, tylko jeszcze słuchawki pod telewizor i słyszę, że z tych małych słuchawek... Więc wyrwałem w najlepszym momencie. Słuchajcie, jak to jebło, ja poczułem, że mam krwotok wewnętrzny uszu. Normalnie nie wiedziałem, że mam taki sprzęt na chacie. Słyszę w uszach... Ty, patrzę przez okno, sąsiedzi w bloku naprzeciwko w błękitne niebo patrzą. Patrzę na czarną, czy czarna już padła. Czarna jest 5 cm nosem od subwoofera i robi... Mówię, kurwa, to jest niemożliwe. To jest niemożliwe. Bas odsuwa meble dębowe, kurwa, razem z nią na tych siwych łapach do tyłu i ona dalej stoi. Mówię, ona ma uszy zajebane miodem, ona nie słyszy. Ona myśli, że jest na masażu. Ona nie wie, co się dzieje. Słuchajcie, już popadałem w paranoję, wpisuję w Google'ach, co szkodzi psom. Pierwsza pozycja, czekolada. Słuchajcie, jej praliny Lindora kupowałem. Mówię, dobra gatunkowa czekolada jej w chuj bardziej zaszkodzi. Wieczorem mrzaweczka za oknem wieje, tańczą liście, kurwa, za oknem. Pójdziesz czarną, bo ja bym się już wykąpała. Wiedziałem, że tak będzie, dlatego, kurwa, nie chciałem tego psa domu. Mówię, oczywiście, że pójdę, uwielbiam spacerować w mrzawce na wietrze. Oczywiście, że pójdę z czarną. Czarna, chodź na spacerek, na stację Shell. Te Lindory czerwone, największe, ile one kosztują? 49,99. Dawaj całe opakowanie, trudno, 50 zł trzeba inwestować. Za stację z czarną, na początku to jeszcze z folijek wyciągałem. Ślinianki mi zapierdalają, sam bym te cukierki zjadł, kurwa. Wiecie, myślałem, że ona poliżej pójdzie w krzoki, nie? Pójdzie sobie tam coś obwąchiwać szczochy, jak normalne psy. Jak ona to zaczęła wpierdalać, jak jakąś suszoną wołowinę. Ja nie nadążałem rzucać, potem już z foliami mówię, przecież tak ma zdechnąć, co ja robię, kurwa. Jak niszczarka do Lindorków, po prostu hapstała, nie ma. No, no 50 zł w 2 minuty, ojebał ten pies. Ja stoję załamany, mówię, no ja nie wiem, co ja mam zrobić, kurwa. Stoi, ona mi tą tekturę wyrywa. Mówię, no kurwa, no to jest kundel, no ona ojebie opon od traktora. Beknie i pójdzie na drzemkę, co ja chciałem zrobić, no. Ja chciałem ją zabić pralinami od szwajcarskich Metr Chocolatier. Kundla, który 270 lat chodzi w mrozie po ulicy, rozumiesz? Słuchajcie, nieprawdopodobne, tylko oczywiście miecz oposieczny, bo 12 godzin minęło. Rano wstaję, z mrzawki się zrobiła ulewa. Idę z tym psem na dwór, ten pies się nie mógł 40 minut wysrać.
Pies to nie jest człowiek, że wejdziesz na kiblu, usiądziesz i robisz... Nie, jednak w robocie, idę do roboty. Jak się złamie, to ona póki się nie wysra, to ona się nie wyprostuje. I 40 minut stoisz i ona taniec breakdance. Nie dam rady, Rafał. Przepraszam cię bardzo, ale nażarłam się tych lindorów. Fani psów sprzątacie nieczystości po swoich pupilach? To nie jest pytanie retoryczne. Chcę odpowiedź. Dobrze, pięknie. Jesteśmy jednak w cywilizowanym kraju, żyjemy, chociaż nie wygląda, ale jednak należy sprzątać po swoich psach. Wypada. No ja niestety nie będę zbierał gówna z ziemi. Się nie mogę przełamać, ale wypada sprzątać, więc musiałem znaleźć jakieś rozwiązanie. Dlatego moja ręka zawsze była jak ten wafelek do tych lodów świderków nad morzem, pod tą maszyną, pod odbytem czarnej. Pojebane. Ja wiem, że to jest trochę pojebane. A powiedzcie mi, jaka jest różnica? Stać w ulewie 40 minut i patrzeć na swojego zgarbionego psa i potem w tej trawie po cimku, bo się ciemno robi o 16, szukać. To jakie wielkie, to na pewno nie jest mojej płci. O, to jakieś suche, stare, zimne gówno, nie biorę tego. Kulki na pewno, puncia nie robi kulek. O, średnie, ciepłe, plastyczne gówienko, to jest mojej płci, folijkę. Jesteś zadowolony? Przecież nie gołą ręką, nie jestem chory psychicznie. Zawsze brałem rękawiczkę. Tą z piekarnika, z kciukiem. Co ja znowu przypaliłam? Nie wiem. Wiecie, mamy słabe czasy, trzeba to powiedzieć głośno. Mamy słabe czasy, trzeba małymi rzeczami kolorować sobie życie. No ja uwielbiam, jest jakaś rozrywka, można dzieci straszyć na placu zabaw. Czekoladowe z kukurydzą! Jak się nikt nie zgłosi, to będę nacierał. No. Tylko gorzej, jak na przykład się nażarła włosów. Moja dziewczyna ma długie włosy. No, jak się nażarła włosów, no to wtedy byłem mimem. Gówniane perły. Oh. I tak ganiałem dzieci. Oh. Jedną wpadło pod samochód. Coś się działo, prawda? No, żarty żartami, kochani. Ale cóż, no, najciekawsze w tym wszystkim było to, że w związku z tym, że ja z tym psem wychodziłem, dawałem jej różne przysmaki, żeby ją zabić. Chodziłem z nią po weterynarzach. Ten pies mnie pokochał i chodził za mną krok w krok. Ja do łazienki, ona do łazienki. Ja do salonu, ona do salonu. Ja do garażu. Weź czarną do garażu! Ona uwielbia być z tą w garażu! Czarna ze mną idzie do garażu. I co ciekawe, ja też pokochałem tego psa, bo słuchajcie, ja miałem, tak jak wam powiedziałem, 4 psy w życiu. Żaden, kurwa, nie był tak mądry jak czarna. Robiła jakieś fikołki, robiła jakieś sztuczki, a była zwykłym kundlem. Ja miałem, tak jak wam powiedziałem, 3 psy, z czego ostatniego psa to miałem Yorka. Znaczy ja miałem. Moja matka miała. Ja zawsze miałem psy, które ktoś chciał. Moja matka, ja chcę Yorka, bo on nie ma sierści, tylko ma włosy, a ja jestem alergiczko. Mówię, ale też nie ma mózgu, nie przeszkadza ci to? Że York nie ma mózgu. Ma zamiast mózgu zgniecioną mirabelkę znalezioną na chodniku pod drzewem. Jak ktoś ma Yorka, teraz się obraził, bardzo przepraszam. Może ktoś ma inteligentnego Yorka, który, nie wiem, tam ciąga, jest przewodnikiem, ciąga niewidomych na tej różowej smyczce. Albo wyciąga górników w ostatniej chwili z kopalni za nogawkę. 1,5-kilogramowy York. Może. Mój był totalnym debilem. No. Jedna anegdota o kretynizmie tego psa. Idziemy, przechodzimy dalej. Słuchajcie, jak jeszcze moja babcia żyła, świętej pamięci. Gdzieś tam pod Łowicz jeździliśmy co którąś niedzielę na jakiegoś tam grilla. Moja matka, bierzemy psa, on się musi wybiegać. Mówię, to jest York, on się wybiega w kawalerce. No. Nie, on się musi wyciekać na dworze. Pies jedzie z nami. Dobrze. Nie chciałem, bo całą drogę ten pies tu oparty łapinami o fotel i przy zagłówku. Całą, kurwa, drogę. Na przemijające żyto, na przemijające latarnie. Cały czas.
wysiadasz i masz, kurwa, takie ucho, rozumiesz? I zawsze jak dojeżdżaliśmy na miejsce, to tylko otworzyłem drzwi, pierwsze co ten pies robił, to przebiegał mi po ryju, po głowie i wybiegał z tego auta i uciekał, ile sił w tych krótkich łapinach, rozumiesz? W tych krótkich kikutach, ale to ile sił, jakby jego życie od tego zależało. Przez pole w stronę horyzontu, za kurwa, tylko ta recepturka, ta kidunia z tą recepturką mu dokurwiała na tym łepeczku pustym. Jakbyśmy go ruchali w domu, rozumiesz? Życie z nimi to koszmar, spierdalam stąd. I moja matka z drugiej strony wysiadała. Jezus Maria, gdzie on leci? Gdzie on leci? A on zobaczył taki kombajn we wsi obok i on biegnie zjeść ten kombajn. Rozumiecie? Jork waży 1,5 kg. Dla niego kombajn jest jak dla nas, kurwa, ten budynek. I on biegnie pogryźć oponę od tego kombajna. Ja mówię, zobaczył kombajn i biegnie twój inteligentny pies zjeść kombajn. O jajaj, to leć, bo go zmieli. No i chuj, niech go zmieli. Nie będę teraz w garniturze biegał jak wiejski głupek za psem, no, po polu. Wracaj tu, wracaj, wracaj. No kurwa, jakbym jakąś motorynkę miał, jakiegoś komarka, to może bym go dogonił, kurwa. Razem zmieli go, no może i go zmieli. Ten chłop nawet go nie zauważy na tym kombajnie. Ten kombajn go po prostu zmieli, tylko wypluje tą recepturkę. I chłop na kombajnie. O, o, szczur z kitką, o! No ale nic, kończąc historię Czarnej. Najciekawsze było to, że moja dziewczyna zaczęła być zazdrosna o naszą miłość, moją i Czarny, bo my żeśmy się z Czarną pokochali. Powiem wam, jak to się objawiało. Na przykład rano, jak wstawaliśmy, szliśmy sobie do pokoju na śniadanie, siadaliśmy do stołu, Czarna się obudziła i zobaczyła, że nie ma nas w sypialni. Ona jak jeszcze spała, to jeszcze bardziej jebała. Jakbyś bezdomnego po deszczu wpuścił do domu. Jak się nagrzeje, to zaczyna bardziej jebać, rozumiesz? Nad nią tak parowało takim zielonym, jak nad Simsem, który zaraz ma umrzeć. Kurwa, straszne. I ona przychodziła, jeszcze nad nią tak smuga zielona. I zawsze przychodziła i siadała tak, żeby dupskiem, dupinką usiąść na mojej stopie. Zawsze! Jakiś psi behawiorysta powinien się wypowiedzieć. Ty, ja nie wiem, zabrałem trochę nogę, ona robiła... Kiedyś z ciekawości po turecku usiadłem... Nie da się zjeść, nie da... I zawsze jedna gira dla dupy Czarnej musiała być, bo ona siadała dupskiem... Ja nie wiem, o co chodziło. Bardzo, bardzo dziwne. No ale cóż, no wiecie... Jeszcze jak byłem w skarpetce, no to jeszcze. Ale jak się jeszcze nie kąpałem i miałem bosą stopę, to uczucie, no jednak, psiej picki na śródstopiu. Co gorsza przyjemne, bo w tą nogę mi zimno od płytek, a w tą mi ciepło od pizdeczki. Ja nie mam podłogówki, wiecie. Mam pizdówkę, okazuje się. Wiecie, że ja funkcjonuję wśród ludzi, ale coś muszę mieć z tym garem nie w porządku, ale nie groźnie widocznie. Ja czasami, wiecie, żeby zobaczyć, co się stanie, to nogą ruszałem do góry, tak troszeczkę. Jak miałem dobry humor, to coraz mocniej, coraz szybciej. Czarna. Moja dziewczyna widzi, że ja robię bardzo dziwne rzeczy, więc bierze szynkę. Chodź Czarna, masz szyneczkę i Czarna. No niby śmiesznie, tylko jak potem schodziła, to miałem takie, wiecie, na śródstopiu, tu gdzie te włosy, miałem taki, no właśnie, no już słyszę pojękiwania kobiet, no miałem taki śluz, nie wiem, jak to, jakiej nomenklatury użyć, przepraszam bardzo. Takie glutki, takie jakby trochę z brokatem, z benzyną, takie, że kolorowe, rozumiesz, wiecie? Jestem też człowiekiem, mówiłem, że niedługo jadę do Holandii, jestem też człowiekiem ciekawym świata, więc tylko czekałem, aż moja się tam odwróci, żeby pomidora dokroić, czy coś tam. Nic, krój sobie, krój. To jest wymyślone, to nie jest jeden do jednego, to jest, żebyście się państwo, żebyście się bawili. Fikcja literacka. Dobrze, koniec tej historii. Inna historia. Czarna Wołga. Kiedyś produkowałem taki program. Gdzie są fani Czarnej Wołgi na sali?
Jak ktoś nie wie, o co chodzi, produkowałem taki program motoryzacyjny, w którym zapraszałem dosyć sławnych ludzi i przy pomocy drogich, najczęściej wynajętych samochodów przeprowadzałem z nimi wywiady. Uważam, nie mogę, już musiałem z tego zrezygnować. Nie mam tyle czasu i czarna wołga odpadła, niestety. Robię tyle rzeczy, że już, żeby to miało jakość, to musiałem z tego zrezygnować. A żałuję, bo fajna seria. Największą gwiazdą tej serii wydaje mi się był Marcin Gortat, koszykarz NBA. Dwie anegdoty o Marcinie, których ludzie nie wiedzą. Pierwsza to jest, mnie bardzo bawi na przykład. Myśmy z Marcinem, ludzie tam o tym nie wiedzą, kończyli. Marcinem Gortatem, to samo technikum samochodowe w Łodzi. On został koszykarzem NBA, ja po raz trzeci w Jordankach występuję w Toruniu. Nie wiem, na co żeśmy nie chodzili we dwóch w tym techniku. Albo na co tylko we dwóch chodziliśmy, chyba na bojo zajarać, bo się żaden jakoś orłem w nauce nie był. I druga anegdota bardzo ciekawa o Marcinie jest taka, że to była taka legenda miejska, że Marcin podczas krótkiej kariery w NBA zarobił 100 milionów dolarów. Teraz się zachowamy jak Polak na wakacjach i szybko sobie w główce pomnożymy razy 4, przecinek, nie wiem, tam dzisiaj i 6. I to nam daje oczywiście absurd tej kwoty na sali, jak to powiedziałem, 460 milionów złotych. Ja jestem za samorozwojem, za takimi rzeczami, jestem ostatnim, żeby być zawistym człowiekiem, ale też sobie tak pomyślałem, za co kurwa to... O, nie weszła. Dwayne, jeszcze raz, Dwayne! O, teraz wyszła. 450 milionów! Słuchajcie, w milionerach możesz wygrać milion i to wygrywa raz ktoś na 17 lat. 450 milionów! To sobie możesz sobie kupić, no ja nie mówię o samochodach, ja nie mówię o domach. Możesz sobie kupić Błotka, możesz sobie tą miejscowość kupić Błotka, że sobie jedziesz koło Torunia i sobie robisz i zobaczysz, a to co to jest to? Ja to kupuję sobie, takie Błotka. Leży, jeść nie woła, ja to chcę i chuj, prawda? 450 milionów, no nieważne, słuchajcie. Marcin był największą gwiazdą też dlatego, że na wywiad z nim czekałem 9 miesięcy. Jego menadżer mi powiedział, dobra Rafał, spoko, w sierpniu. Nie pamiętam, co to był za miesiąc, ale jakaś kosmiczna. No nieważne, jest ten piękny dzień. Czwartek, godzina 10, jesteśmy umówieni z Marcinem Gortatem na torze Łódź, słuchajcie, pod Łodzią. I dzwoni chłop, ja miałem problem z załatwieniem auta, bo Marcin ma 2,07 wzrostu. Ja mam 1,87 m i zawsze jak gadam z Marcinem, to gadam z nim w ten sposób. Zawsze, jak kurwa się z nim przyjaźnił. No tyle, co gadaliśmy w życiu, 4 razy, to zawsze z nim gadam w ten sposób. On jest kurwa gigantyczny, po prostu jest wielki. Miałem problem, żeby załatwić auto, żeby on się do tego auta raz zmieścił. Dwa, jakoś tam mu zaimponowało, ma 450 milionów kurwa złotych, rozumiesz, ciężko. Wymyśliłem Nissana GTR, który jest dosyć duży i dosyć szybki. Wynająłem z Warszawy, z wypożyczalni ten samochód, jest 9.05, o 10.00 mamy spotkanie i dzwoni chłop z tej wypożyczalni z Warszawy. Mówię, już jesteś tam na dole, już mam schodzić, jesteś... I słyszę auta w tle, że przejeżdżają. Nie, Rafał, jesteśmy przy szosie, jest problem. Ja mówię, co się stało? GTR się rozjebał, ty. Ja mówię, jak się rozjebał? No skrzynia biegów chyba zrobiła i chuj. Stoim przy szosie. Ja mówię, no dobra, ale to masz zapasowego, wysyłasz mi drugiego. Nie, nie mam. To tam miłego dnia, Rafał. Nie musisz nas oznaczać. Hej, trzymaj się, hej. Ja mam takie, ja pierdolę, Marcin koszykarz NBA, czeka na mnie o 10 na to, że ja nie mam samochodu. Ja wtedy jeździłem autem, które miało 2-litrowego diesla silnik. Mówię, wątpię, żeby zaimponowało Marcinowi. Mówię, co ja mam teraz zrobić? Nawet sąsiad nie ma jakiegoś auta za bańkę, żeby pożyczyć, potem z jakiegoś salonu dograć. Wiecie, o co mi chodzi? Mówię, Jezus, jaki wstyd przed Marcinem, ja pierdol. I mnie olśniło, że jest nowo otwarty salon Porsche w Łodzi. Jadę, może dadzą mi jakiś demokar, coś tam na 8 godzin, potem dopożyczę z innej woli. Może jadę, trzeba próbować do końca. Wjeżdżam, 9.30, czwartek, salon Porsche w Łodzi, pusto. Znaczy nie wiem, po co mówię datę i godzinę, po prostu salon Porsche w Łodzi, no. Zawsze jest pusto. Wjeżdżam, siedzi recepcjonistka i 5 handlowców pod tytułem figury woskowe. Wrzuć monetę, rozumiesz? To się rusza. Coś takiego. I recepcjonistka lala. Wygląda zamiast na Oscara, jakby przyszła do roboty w takiej sukience z takim rozpierdakiem odtąd na gwoździu. Skroluje sobie telefonik bez użycia palców. Po prostu rzęsami sobie skroluje telefonik. Przegląda sobie, ja wchodzę, mówię, proszę pani, niech mi pani uratuje życie, niech mi pani da jakiś demokar, bo ja mam Marcina Gortata za 15 minut. Dała mi samochód, słuchajcie, wydawali mi to auto w 6 osób, mówią, panie Rafale, wyjątkowo dla pana, ale niech pan uważa, bo mamy tylko takie 4 sztuki na całą sieć dealerską w Polsce. To jest prawie, że prototyp, niech pan uważa, auto zjechało z lawety wczoraj, jest bez przebiegu. Ja mówię, dobra, otwieraj, nie ma czasu, otwieraj, no. Otworzył, wsadzam łeb, ty, folie na progach, wszędzie, patrzę, przebieg 8 kilometrów. No, Alcantarą i karbonem. Tutaj czarna nie ładowała bąków na 100%. Kurwa.
a szyby przyciemnione, nie wiadomo jakim cudem. Mówię, dobra, dawaj start engine, dawaj kluczyki. Dał mi kluczyki, przenik. Wow, w pizdę z całej siły. Panie Rafale, panewki! Mówię, dobra, niech się rozgrzewa przed torem, co ty panikujesz? Dobra, dawaj umowę użyczenia, podpisałem, coś tam napisałem, jakieś nazwisko losowe. Puśćcie te drzwi, puść te drzwi. We trzech trzymali. Puść, kurwa, drzwi, bo jestem spóźniony. Zaryglowałem się i przy nich, ja jestem chory psychicznie, przy nich w pizdę. Bokiem, kurwa, między autami, wypadek, nie obchodzi mnie to, śpieszy mi się. Oni machali, słuchajcie, w lusterku, widziałem chusteczkami, jakbym Tytanikiem odpływał. Do zobaczenia, panie Rafale, o 18. Proszę uważać na naszą perełkę. Poszedł. Przyjechałem na to Łódź. Wstyd, bo gość czeka na gospodarza. Marcin ma bliżej do słońca, gorąco mu w głowę, świeci mu się czoło, kurwa. Ja wjeżdżam, na ręcznym chciałem się popisać, prawie go zabiłem. Kurwa. Wysiadam i zawsze pytałem gości, jakie mają samochody. Niepotrzebnie się Marcina zapytałem, bo Marcin wziął mój ekosystem, który wypracowałem przez całe życie w swojej głowie, położył go na torze i go, kurwa, zmiażdżał. Co model to za 1 000 000 złotych albo za 1,5? Lotusy, Aston Martiny, Lamborghini, Ferrari, McLareny. Ja patrzę na tego klamota, kurwa, co przyprowadziłem. Przepraszam cię, Marcin, że takim klamotem. Taka była sytuacja awaryjna. Za parę groszy, 800 tysięcy złotych, parę złotych, byś się przejechał tym samochodem, taka jest konwencja programu. Przejeżdżę jeszcze, Marcin, fajny, szczery chłop, mówi, no Rafał, jak chcesz, to się przejadę, no, jak się zmieszczę, to się przejadę. Ja myślałem, że to jest taki żart. Kurwa, ledwo wlos do tego auta. Dwóch ochroniarzy i dwóch menadżerów go składali jak szwajcarski scyzoryk, kurwa, żeby on w ogóle wszedł, ty. On w końcu, upchali go w tym aucie, wygląda jak w tym gokarcie na pedały, kurwa, nad morzem. Tu ma zabawkową kierowniczkę, taką małą. Tu ma skrzynię biegów zabawkową. Tutaj gdzieś jest moja twarz, rozumiesz? Tutaj jest moja twarz. Wielkie, koszykarskie, spocone, owłosione kolanisko mi tu zasłaniało wszystko. Na każdym zakręcie... Kurwa, mi dociskał jeszcze do szyby, dociską! Miział mi tym po ryju, spoconym. I sobie tak myślę, kurwa, nic się nie odzywam. Gość ma 450 milionów na koncie. Dobrze, że kutasem nie chce miziać, bo pewnie też bym się zgodził, kurwa. Mógłbym się zgodzić, nie wiem za ile. Dobra, nieważne. Nie kuśmy losu, kurwa. Żeby dodać pikanterii tej historii, musicie państwo wiedzieć, że w Polsce są takie przepisy, że jak wjeżdżasz autem na tor wyścigowy w Polsce, wszystkie ubezpieczenia wygasają. Nic nie obowiązuje. AC, NW, OC, antypojeby, antyszyby, nic, kurwa, nic, rozumiesz? Jak się pewnie już domyślacie, mieliśmy kolizję. Znaczy w pewnym momencie Marcin coraz jeździ coraz szybciej i wywaliło nas z tego toru. Nie walnęliśmy w żadną taką pionową przeszkodę, ale miał ze 130 na budziku, jak wypadliśmy z zakrętu. Zarył przodem w ten żwir, co jest przy zakręcie, na torze wyścigowym w ten żwir. Ten żwir podbiło i taki dźwięk, wiecie, nie wiem, czy kojarzycie, jak jedziesz autostradą za tirem i dosłownie widzisz ten kamyk spod tira, jak wypada i ci w przednią szybę... I masz... Kurwa! Pomnóż sobie razy 10 miliardów. Ja czuję, że mi krew odpłynęła do pięt u stóp i mi majaczy, wiesz, mój podpis na umowie użyczenia po prostu mi majaczy. Marcin jakby grał w jakieś wyścigi na konsoli. Ale nas wyjebało, te! Marcin, może wystarczy, może już się najeździłeś, co? Może... Jeszcze jedno kółko, ale zabawa! Ja słyszę, że my coś pod spodem, coś ciągniemy. Zjeżdżamy do pit stopu. Marcin wysiada ze swojej strony, przysięgam wam, to auto mu sięgało dotąd mu sięgał dach. Marcin wysiada i mówi, o, ale fajna zabawa. O kurde, ty. Rafik, trochę mocniej jest ten samochód pokiereszowany niż myślałem, ty. Zobacz, tutaj przód też, i dach też kamienie, o ja pierdolę. Ja wysiadłem ze swojej strony, oczywiście mam wylew połączony z udarem. Nieważne, ty! Marcin mówi, Rafał, zanim oddasz ten samochód do salonu, to weź może na jakiś detailing go oddaj, bo będzie jakaś awantura. Mówię, mnie już polali gaśnicą, już doszedłem do siebie. Mówię, Marcin, ja też miałem wyjebane na naukę w technikum, ale karbonu to się nie spoleruje, to jest rozjebany samochód, to jest rozbity samochód, rozumiesz, to jest rozpierdolone wszystko, to jest wszystko. I szanowni państwo, tutaj będzie cytat. Marcin Gortat się schylił, patrzy na to Porsche pokiereszowany i mówi, no dobra, a jak nie, to najwyżej go kupimy i chuj. Moja pierwsza myśl, jacy my,
Że Marcin z ochroniarzami, czy że my we dwóch? Marcin myślał, że my w jednej lidze finansowej latamy i ja w Jordankach biorę bańkę euro za jedno granie i ja sobie w czwartek kupuję normalnie Porsche za 800 tysięcy. Na spółkę sobie biorę. Dobra, czyli ty parzysta, ja nieparzysta jeździmy. Ode mnie jest 400 koła, tak? Zaraz zobaczę, czy ja mam tutaj, czy mam w podłokietniku. Chyba mam w podłokietniku, tak? Albo weź se, Marcin, to kurwa, po co mi Porsche? Weź se to, postaw se to na działce, niech se koty drapią, na chuj mi to. Po co mi 14 Porsche, co ty? No to go najwyżej kupimy. Słuchajcie, ja jestem wyczulony na pozerstwo. Patrzyłem mu w oczy, jak ta myśl mu się narodziła, to rozwiązanie. On to po prostu pomyślał i powiedział to, co wymyślił, bez zastanowienia. I po prostu to było rozwiązanie dla niego. No to go najwyżej kupi. Wiecie, z taką lekkością to podał, jakbyś sobie był, nie wiem, w markecie, byś sobie robił zakupki do domu, brałbyś sobie jajeczka z półki, ciągnąc opakowanie dla siebie byś ciągnął i to drugie byś pociągnął, ono by się rozbiło i ktoś z obsługi by to zauważył i co robisz? Robisz, dobra już, wezmę te jajka, kurwa. Wielka afera, kurwa, 9 zł, kurwa. Najwyżej masła nie wezmę, trudno, moje dzieci będą jadły suche bułki, kurwa, bo pani zauważyła, niech pani nie wzywa helikoptera, kurwa. 9 zł, no to go najwyżej kupi. Koniec. I Marcin mówi, dobra Rafał, fajnie się spędzało czas, miło było cię poznać, jak zmontujecie odcinek, wyślijcie nam do autoryzacji, do akceptu, trzymajcie się, chodźcie chłopaki, bo jeszcze mnóstwo roboty, czy gorąco jak skurczyby, hej, trzymajcie się. A, Rafał, bym, zapomniałbym, jakby ci naprawdę salon samochodowy wystawił fakturę za naprawę tego auta, albo była szkoda całkowita i będziesz musiał zapłacić za ten samochód, podeszli mi tą fakturę, ja mam taką dziewczynę, do tego maila, co pisałeś w wywiad, ja mam taką dziewczynę, ona mi robi przelewy za telefon, takie pierdoły, to ona mi puści przelew za ten samochód. Na razie, hej, trzymaj się. Ja oczywiście do moich operatorów, dźwiękowców, czy on miał mikroport na sobie, czy zdjęliście? Zdjęliśmy już! Mówię, kurwa, jego mać, zawsze jak się dzieje hit internetu, to masz albo kamerę w chodnik, albo on już ma zdjęty mikroport i kurwa, przecież to by był viral nie tylko polskiego internetu, ale globalnego. Płaci za telefon, jakieś pierdoły i to Porsche. No taka koszulka się sprzedaje na tiry, kurwa. I ja z Marcinem Gortatem, kurwa, to znaczy tak, coś takiego, no. To jest nieprawda, ale słuchajcie, ja myślę tak, dobra, ja jestem honorowy, jak ja dostanę fakturę za to auto, to swojemu gościowi nie wyślę tej faktury, więc będę musiał ją sam zapłacić. Ja jej nie zapłacę, więc trzeba nakręcić, już mamy auto skręcone przed wypadkiem z zewnątrz, rozmowę z Marcinem mam nagraną, trzeba nakręcić moją recenzję auta ze środka i opublikujemy ten odcinek, no jak mam iść do kryminału, to chociaż jakieś alimenty dla Tomka z YouTube'a, żeby były, prawda? Najgorsza decyzja, jaką ja podjąłem w swoim życiu, słuchajcie, w moim zawodzie nie ma nic gorszego, jak masz tragiczny dzień albo jakieś nieszczęście ci się prywatnie wydarza, a musisz wykrzesać z siebie dobry humor. To jest ciężko bardzo. Słuchajcie, ja jeździłem, mówię potem do operatorów, kurwa, tylko mi tak pomontować ten odcinek, żeby nie było widać, że płakałem, tak? Ty jesteś Rafałem Paczesiem i jeździsz po Łodzi nowym, rozbitym Porsche. Co skrzyżowanie się zatrzymywałem tu z lewej strony? Rafał! Rafał! Szyba! Siemano! Siema, Rafa! Zajebiste Porsche! Dziękuję. Cały bok masz rozjebany, Rafa! Zorientowałem się, wie. O. Jebać biedę! Jeba. Jebać biedę. On już pojechał, ja patrzę w drzewo. Słuchajcie, jadę, godzina zero się zbliża. 17.45, do 18 trzeba oddać Porsche. Jadę tam, tam poszła fama, że Rafik wbija na Fajrant, więc nie tylko ci, co byli w salonie, figury woskowe. Druga zmiana przyszła se w dresach, bluzach, kapturę, przybić piątkę, zrobić zdjęcie, zamienić słowo z Rafikiem. Wjeżdżam, oni, jak tam, panie Rafale, dzień z naszym samochodem, jak tam dzień z Marcinem, jak auto się spisało na torze, jak tam wszystko to wyszło, jak nasz samochód. Ja mówię, no tak... Średnio tak trochę, bo po prostu rozbiliśmy wam ten samochód. Oni jak na 3-4, jak jeden mąż, wszyscy w bekę. Ty, piątki zaczynają zbijać, normalnie mają bekę do łez. Mówiłem ci, że to jest pistolet? Mówiłem ci, że on taki jest, on ma to nie napisane. Jemu coś powiesz i on ma puentę, bęk, jak z rękawa. I tylko jeden patrzy mi kamienną twarzą w oczy. Chyba widział, jak progi ciągnąłem na podjazd. Mówi, Rafał, naprawdę rozjebaliście ten samochód? I ja... Naprawdę. Słuchajcie, wybiegli jak na alarm pożarowy. Zostałem, po biurkach przebiegli, nawet ta kobita. Ja zostałem sam w salonie i kartki opadające niczym liście, rozumiesz?
Wychodzę przed ten salon, oni oblepili to auto całe, ta dupa w tej kietce na kolana. Oni mówią, ja pierdolę, Rafał, ten samochód, prawie każdy element jest rozjebany, ty, to już są nie nasze kompetencje, ty, wyjebią nas z roboty, to musimy dyrektora sprzedaży wezwać, albo dyrektora marketingu, no musimy wezwać dyrektora jakiegoś. Ja mówię, no to wyzywajcie go, no co mam się rozebrać do biczowania, kurwa, co ja mam zrobić, no? Już mam dosyć tego dnia, rozumiesz? Chryste Panie, oni wzywają, tamten idzie z jakiegoś skyboxa, wiecie, z takiego biura przeszklonego. Widzę, że jest grubym kotletem, bo co ma? Białą marynarkę, kurwa, ma białą marynarkę, rozumiesz? Gość w garniturze to jest mały Miki z kwiatami, on ma białą marynarkę i idzie drobnymi kroczkami, jest kurwa najgrubszym kotletem tutaj, rozumiesz? Jest grubym wiórem, kurwa, idzie, bo jakiś frajer z YouTube'a go wzywa, kurwa. Słuchajcie, ja się spodziewałem, że to nie będzie niezbyt miła rozmowa, ale nie spodziewałem się takiej awantury, słuchajcie. Jak ten chłop zobaczył ten samochód, jak on się zdenerwował, jak zaczął wyzywać, jak zaczął kląć mnie, Marcina mówi, nie umiesz z autem na tył Poloneza 1.6 GLE MPI, LPG i kurwa pod Lidla popuszczać sprzęgło, a nie 600 koni samochód, ty debilu jebany. Kurwa mać opony, felgi, ty kur... Ty, to trwa 2 minuty, 6 minut, 7. Ja się oparłem jeszcze lusterką, urwałem przy nim. To go już w ogóle rozwścieczyło. I słuchajcie, ja jestem ze Śródmieścia Łodzi, ja mam daleko przesuniętą granicę, ale też ona jak zostanie przekroczona, to ja jestem zero-jedynkowy. Mówię, jak on jeszcze z 5 minut będzie tak wyzywał, to zaraz się będziemy napierdalać, no zaraz będziemy się bić. I sobie to wyobraziłem, że on się drze i normalnie, ja, normalnie ludzie, wiecie, idą sobie obok salonu z torbami z roboty o 18, a Rafał z jakimś dyrektorem w białej marynarce pod salonem, no to kurwa chodź. To zapraszam cię teraz do Poloneza. Teraz sobie zatańczymy, proszę cię bardzo. I wjeżdżam w niego, ja się świetnie biję, latające kolano. Bęk, kurwa, on dostaje kolanem w skroń. Wjeżdżam do parteru. Bęk, kurwa, dźwignia na łokieć. Otwarte złamanie, kurwa, bęk, wyrywa mu rękę. Duszę go, oczywiście sędzia na mnie skacze. To jest moja opowieść, więc robię co chcę. Sędziego, kurwa, też girą w łeb. Bęk, bęk, miej Marcina, kurwa. Miej Marcina, no zabijam go kompletnie. To już 6 osób w klatce, ja nie jestem teraz w Jordankach, to już chyba wiecie. Ja jestem chyba w UFC, albo ja jestem w KSW, bo jestem w samych slipach, nie wiem, czy widzicie. I ja się biję ze wszystkimi. No nic, najebałem ich wszystkich. No i chcę wam podziękować, więc skakuję na tą siatkę. Bęk! Skakuję na tą siatkę, no i tak jak oni robią, fajterzy, pokazuję bicki. O, kurwa, zobaczcie, jakie... Wkręciłem się, więc liżę się z nimi. Liżę se sutki też, o. Pojebany, wiem, dobra, nieważne. To jest moja fikcyjna odpowiedź, tu się wszystko wydarzy. Zeskakuję z drugiej strony, tutaj idę na dół, tu siedzi Maciek Kawulski. Przytulam go. Dziękuję za tą walkę. Proszę o walkę z Mamedem teraz. To może rozwinąć moją karierę. No i on potem robi o mnie film. Człowiek, który najebał dyrektora. Ja salę w Toruniu sprzedaję wtedy 18 razy. Dobra, nie żartuję oczywiście, wymyślona, fikcyjna historia. Ale słuchajcie, i żartowałem, ja też wybuchłem w pewnym momencie, jak on się tak darł. I mówię... Też proszę nie wyzywać tak na mnie. Bo nikt tego nie zrobił specjalnie, dobrze? Nie, śmieję się, ale słuchajcie, ja mam bardzo dużo fanów. Mi jest bardzo miło, nigdy się nie spodziewałem aż takiego sukcesu, aż takich frekwencji na salach, ale też mam bardzo dużo antyfanów i też jestem tego świadom. I ta historia, której Polska nie wiedziała, w Łodzi się szybko rozeszła, że ja z Marcinem Gortatem rozbiliśmy się samochodem na torze i ludzie się nie krępowali do mnie podchodzić i mówili, i co? Panie jebać biedę, co? Nie zarobiło się, kurwa, na odcineczku z Marcinem, co? Chytrusie, co? Nie zarobiło się. Ja mówiłem, nie. Nie zarobiłem na tym sezonie. Jakby tak dobrze policzyć, to nie zarobiłem na żadnym z 3 sezonów Czarnej Wołgi przez ten jebany żwir. Ale też się bardzo nie załamałem, bo nie wiem, czy wiecie, Rafał dużo więcej pieniędzy przepił w swoim życiu. Przepił w cudzysłowie, nie że wódkę imprezy, tylko po prostu przetańczył. Przepuścił, przetracił, to jest dobre słowo. Przetraciłem, straciłem. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale Rafał jako urodzony biznesmen, jako urodzony stratek, 5 minut przed pandemią otworzył restaurację. To jest cygaro, jakby ktoś nie wiedział. Ma się ten dryk. Ma się ta smykałka. Słuchajcie, ja nie wziąłem złotówki kredytu. Wziąłem wszystkie pieniądze, które zarobiłem na stand-upie przez całe swoje życie i postawiłem na jedną inwestycję, co już jest bardzo mądre. To już jest
Tak jakbyście wzięli wszystkie pieniądze z konta i pierwszy raz w życiu poszli do kasyna, do rulety i wszystko na czerwone. I krupierka co nie powinna, jest pan pewien? Aha. Na pewno. Rzucaj kurwa tą kulką. 17 czarne. Do widzenia. Znam drogę, nie odprowadzajcie mnie. Byłem tu 16 sekund. Do widzenia. Hej, trzymaj. Wszystkie pieniądze, rozumiesz? Wszystkie pieniądze, jakie miałem, postawiłem. To ja sobie wyobrażałem, że będę, wiecie, na okładce Forbesa. Forbes 2023. I ja tak jak teraz trochę powyciągany. Rafał Pacześ. Człowiek, który wyszedł z kamienicy. I wrócił do kamienicy. Po prostu... Nic się nie zmieniło, kurwa, nic nie zarobił. Przetracił wszystko po prostu. Wyjebał pieniądze do ogniska, po prostu do kominka, wrzucił gotówkę. O. Słuchajcie, to jest niesamowite, jestem osobą rozpoznawalną. Nie mogę robić jakichś takich szarych stref. Ja zatrudniłem 40 osób na umowę o pracę i knajpa była otwarta 17 minut. Ty. Kucharze zamknęli wszystkie drzwi, mówią, Rafał, ty podobno jebiesz biedę. Kurwa, jak teraz będzie z pieniędzmi u nas? Ja mówię, słuchajcie, włączcie pagery. I ja wam dam znać na pagery, co z pieniędzmi, trzymajcie się. Rafał, co ty pierdolisz, to nie są Stany lata 80. Jakie pagery, co ty jesteś psychicznie chory? Drzwi są za mną, ja mówię, żartuję, jestem komikiem. Komik jest jak sprzedawca, jesteś nim całe życie, po prostu, nieważne, w pracy czy nie w pracy, no. Żartowałem. Włączcie irdy w swoich telefonach i złączcie swoje telefony. I ja wam, Rafał, kurwa, nie ma czasu, no, co będzie z pieniędzmi? Ja mówię, żartuję. Będzie wideokonferencja wieczorem, ale wyślesz jakiś link, będzie na Skype'ie, czy coś, czy na Zoomie, ja mówię, wejście w zakładkę wideo na naszej klasie. I ja po prostu tam będę siedział z kubkiem jebać biedę i się wszystko... Rafał, no nie, ja mówię, Rafał, nikt nie pamięta haseł do naszej klasy, co ty znowu bredź? Ja mówię, no to nie obarczajcie mnie swoimi problemami, kurwa. Pandemia, Rafał, hasło do naszej klasy, Rafał, co ja jestem, kurwa? Śmieję się, słuchajcie, ale to nieważne, no, cieszmy się, że żyjemy, no, ale generalnie ludzie mówią, ja się nie znam kompletnie z tym gamoniem, ludzie mówią, że pandemia to polityka, że pandemia to żaden wirus, że to polityka. Wiecie, że ja nigdy nie miałem żartów w polityce, nigdy nie chciałem mieć, ale ludzie zaczęli ode mnie tego wymagać, ważni ludzie. Kuba Wojewódzki zaprosił mnie kiedyś na dwugodzinną rozmowę w radio, w którym pracował i zaczyna do mnie strzelać na antenie. Mówi, Rafał, na programie Zobacz Co Jest miałeś 100 tysięcy widzów tylko na żywo. Ty masz genialne zasięgi, czemu ty się nie opowiesz politycznie? Czemu nie zajmiesz jakiegoś stanowiska? Ja szczerze powiedziałem, mówię, Kuba, bo ja się nie znam na polityce, ja nie odróżniam Sejmu od Senatu. Nie chcę się, kurwa, brać za coś, na czym się nie znam, bo zacznę się wymądrzać. Ktoś na przykład sobie przyjadę tutaj do Toruja, coś zacznę mówić o polityce, ktoś z szóstego rzędu będzie się znał na polityce i mi walnie, no, a ostatnio marszałek i co ja wtedy zrobię? Zrobię, no, a anal? No będę udawał głupa, że nie słyszałem, prawda? I poza tym uważam, że, no wybaczcie, losy tego kraju, no nie zależą od gościa, który publicznie opowiada żart. To znaczy zależą, ale to nie jestem ja. To jest Andrzej. To Andrzej mówi dużo lepsze żarty ode mnie, prawda? To jest ciężko przebić. Tytułem końca, kochani, tytułem końca, puentując ten wieczór, ja uwielbiam grać w różnych miejscach. Lubię Atlas Arenę 16 tysięcy, lubię sobie tysiączek zagrać w Jordankach, lubię małe miejsca, na przykład 200 osób w domach kultury, tylko domy kultury mają jedną wadę, najczęściej w domach kultury czeka na ciebie dziennikarz. I to nie z YouTube'a czy coś takiego, tylko dziennikarz taki, wiesz, taki wiesz, jak dziennikarz, dziennikarz taki, że jest taki w takiej kamizelce, jakby na ryby jechał, ma w chuj kieszeni, ma z 200 lat, kurwa, ma taki dyktafon wielkości Walkmana. I pytania ma też z epoki tego Walkmana. Panie Rafale, skąd taki boom na stand-up w ostatnim roku? Skąd taki boom na... Od 2012 roku występuje, 10 lat zaraz będzie. 3 razy chyba z rzędu sprzedałem sam spodek. On się mnie pyta, skąd taki boom na stand-up. Inne pytanie. Czy robienie stand-upu to jest ciężka praca? Kiedyś taki muzyk by został zapytany o robienie muzyki i pięknie odpowiedział, że ciężko to pracują górnicy w kopalni. Ja robię muzykę. Ja mu podobnie odpowiedziałem, mówię, stary, 2 godziny staram się rozśmieszać ludzi. Czasami to do ludzi trafia, czasami nie, komuś się podoba mniej lub bardziej. Ewentualnie ktoś nie przyjdzie na mój drugi występ albo nie poleci ludziom. To wszystko, co się może wydarzyć. Czy ciężka praca? No nie wiem. Uważam, że osobiście, że Polska jest najlepszym krajem do robienia stand-upu ever. Albo ja takich ludzi znam i takie sytuacje mam, no bo przejdźmy od początku. No, Maranello. No przecież to jest perła. Ja muszę ją tylko wypolerować szmateczką i wam podać, ładnie zredagować, nauczyć się, żebyście mieli zabawę. Czarna w majtkach. Druga perła, proszę bardzo, bawcie się świetnie. I scena polityczna, wracając, jest dokładnie taka sama, tylko my już tego nie widzimy, bo to jest jak smród czarny. Siedzisz w tym gównie już tak długo,
że nie widzisz, że jesteś w cyrku, rozumiesz? Słuchajcie, nigdzie tak na świecie nie ma, jak u nas, że my już żeśmy nie zaczęli, przestaliśmy zwracać na to uwagę, że nie ma tak łatwo ze sceny muzycznej przejść na polityczną. I to jest tylko w Polsce normalne, że po prostu byłeś piosenkarzem, o, teraz będę politykiem. Zacznijmy od początku. Był kiedyś taki znany pieśniarz, Leroy. I Leroy, szanowni państwo, napisał taką odę do seksu, szerszej publiczności utwór znany pod tytułem Jebać mi się chcę. Piosenka szła zaraz państwu tutaj w Jordankach za nucę, tylko sobie przypomnę nuty. O, już mam, bo są tylko dwie. Piosenka szła, zaraz sobie przypomnijcie mniej więcej tak. To szło tak, to jest trudne wokalnie, uważaj. Chcesz się jebać! Gość został posłem na Sejm. Bez problemu, żadnego. Po prostu nagle marynarka. Gość palcował tirówki w teledyskach. I potem, o, teraz będę rządził wami. Dobra, w porządku, rządź nami. Znaczy, co mamy powiedzieć, kurwa, jak będę rządzi gość, nieważne. Potem następny wokalista za 2300. Cookies. Dam ci torbę z głosami, auto z alufelgami, portfel cały wypchany, najśmieszniej chyba dzisiaj rublami, prawda? Masz, a jednak, kurwa, nie masz. Po prostu śmieszna waluta. Też był przez moment bardzo ważną figurą. No gość łysy, kurwa, grał w filmach, śpiewał i nagle teraz ja będę prezydentem, teraz się trzymaj. I wcale by nie było dużo gorzej, kurwa, bo to wszystko jest jak mdły obiad przed pysznym deserem, bo ja wtedy nie mogłem, szanowni państwo, do was wyjść, bo była kwarantanna i były te wszystkie lockdowny. No ale przecież Hot 60 Challenge i MC Duda, to ja nie wierzyłem w to, co się dzieje. Ja z Czarną na kolanach to oglądaliśmy i się próbowaliśmy gibać jak Andrew i targały mną różne emocje. Ja nie wiedziałem, czy ja płaczę, czy ja się płaczę ze śmiechu, czy ja zaraz będę skakał przez okno. Mój prezydent, ja się nie znam na polityce, ale mam proste... Mój prezydent bez marynarki, w samej koszuli, z jakąś słuchawką, że niby ma kontakt z bazą, ale ze swoim mózgiem chyba nie, jak w tym filmie. On po prostu surfuje. Słuchajcie. Teraz mi powiedzcie, czy to nie jest gotowy żart, tylko trzeba go zredagować i się nauczyć. Akcja zorganizowana przez was, przez ludzi, bo państwo nie chciało dać pieniędzy na służbę zdrowia i on wziął w tym udział. Gotowe! I to jak wziął udział? Przecież to jest nieprawdopodobne. Tak jak wam mówiłem, jak wujek na weselu już przy wiejskim stole, już jest w samej koszli, sam krawacik, luźniutko. Tekst też mu ktoś napisał taki, że no mieli chłopcy na pewno zjarani, kurwa, w kapturach gdzieś. Stary, my piszemy tekst do prezydenta, kurwa, to jest, ja nie wiem, czy jedę. Co ja mam napisać, że on tylko nie zaśpiewa, ty, że zaśpiewa, Sebastian, zaśpiewa, pisz cokolwiek, kurwa, on tu zaśpiewa. I zaśpiewał! Jak to leciało, kurwa, nie pytają cię o imię walczącą z tym dzieniem mgły. Ty ryj mu wykręca, jakby był po jakichś grochach. Jakiś taki miks rapu Pana Japy, Cypisa, 1.8L, kurwa, Liber i Mezo. Nie wiem, co tam jeszcze dorzucić do tego Thermomixa, ale jest, kurwa, niesamowity koktajl, ty! To był maj, nie pachniała Saska Kępa. Jezu! Jestem przekonany, że odjeżdżasz troszeczkę kadrem, poszerzasz kadr i tutaj wiecie, na winylach, na dekach jest DJ Pinokio. Tylko okulary Harry'ego Pottera zamienił na takie szybkie okulary ze stacji benzynowej, takie kolorowe. Też jest nafurany niesamowicie i skreczuje sobie. Jeszcze Polska, nie zginęła. Póki ja skreczuję, dziwko, póki ja skreczuję. Obok jest taka mata do breakdance'u. Obajtek, Oberka, Skrzydło. I Jarek, jak w The Voice of Poland, na tronie. Tańczcie. Marionetki. Tańczcie. Dziękuję bardzo. Thank you, Toruń. Thank you. Last Dance, ale było dobrze. Znaczy mi się podobało. Gość w garniturze. Gość pierwszy raz. Dziewczyny dzwonią po policję. Dzięki, do zobaczenia. Hej. Dziękuję, Tczew. Dobry to był wieczór. Thank you so much. Thank you, Spodek. Dziękuję, Łódź. Po raz drugi. Było miło. Thank you. Wracajcie bezpiecznie.
Jeszcze macie film na telewizji. Yo!